Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie proszę. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie proszę, opozycja w Senacie będzie w tym tygodniu poprawiać, no tak mówi opozycja, poprawiać ustawę o Sądzie Najwyższym, te, które ma odblokować pieniądze z KPO. Potem Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało te zmiany w Sejmie odrzucić. Czy Konfederacja pomoże partii rządzącej w przywróceniu tej ustawy do pierwotnej wersji, czy nie? To ona jest fatalna w pierwotnej wersji, więc zobaczymy, co Senat będzie chciał tam poprawiać, co Senat tam jeszcze wymyśli w tej ustawie. No, natomiast... Tak najogólniej mówiąc, te przepisy będą pewnie dalej idące, jeżeli chodzi o cofanie zmian w sądownictwie tych wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. No ale to przede wszystkim w tej ustawie jest problem zasadniczy polegający na tym, że ona jest niekonstytucyjna. Ona po prostu wychodzi poza zakres działania konstytucji, działa wbrew konstytucji, chociażby jeśli chodzi w sensie o NSA, tak? Tak, NSA w zakresie Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale druga sprawa, ona wprowadzi do totalnego chaosu w polskim systemie prawnym. Jeśli można podważać legalność poszczególnych władz i jeśli tak jak jest zapisane w tej ustawie na obecnym etapie, można podważać tak naprawdę kompetencje innych instytucji państwowych, to mamy do czynienia z anarchią w państwie. No to opozycja co najwyżej jeszcze poszerzy tę możliwość, jeżeli chodzi o test niezawisłości. No to co zrobi Konfederacja, panie proszę? Konfederacja przewrotnie mogłaby poprzeć poprawki opozycji, żeby prezydent na pewno zawetował tę ustawę. O takim wariancie pomyślałem też w przypadku Solidarnej Polski, że to by było takie makiaweliczne, ale być może to by było makiaweliczne, ale nie wiem, czy pójdziemy w taki makiawelizm, czy po prostu zagłosujemy, widząc te poprawki, tak jak powinno się proces legislacyjny stanowić. No problem jest taki, że ta ustawa jest do wyrzucenia do kosza i to, co nasz apel do pana prezydenta jest taki, żeby ją zawetował, niezależnie od tego, w jakim kształcie wyjdzie z Senatu, a potem wyjdzie z Sejmu. A jeżeli pan prezydent podpisałby tę ustawę po swoich wątpliwościach przedstawionych w grudniu, to byłby konsekwentny, bo ona w zasadzie się nie zmieniła, a wtedy no, nie wprost, ale zasugerował weto właśnie prezydenta. Niekonsekwentny byłby Andrzej Duda podpisując tę ustawę. Niekonsekwentny totalnie jest Jarosław Kaczyński mówiący o tym wcześniej, że to jest fatalna ustawa, a teraz za nią głosujący. I moim zdaniem niekonsekwentny byłby Zbigniew Ziobro, gdyby po podpisaniu tej ustawy był nadal w koalicji rządowej. No to już różne rzeczy się działy, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, gdzie ta różnica zdań między Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską była taka, zdawałoby się, nie do przeskoczenia, jakoś udawało się... Nie, no wszystko przeskakują. ...pogodzić. Panie proszę, to jeszcze jedną rzecz zapytam. Nie lepiej, żeby Polska już te kilkadziesiąt miliardów euro, no ponad 30 miliardów euro dostała w ramach Krajowego... Ale za jaką cenę? Ale za jaką cenę, panie redaktorze? Za cenę... No i tak będziemy płacić przecież te zobowiązania i tak już zaciągnęliśmy. No już tę pętlę fiskalną Morawiecki zaciągnął nam na szyję, ale z tego się po prostu trzeba wycofać. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, jaką trzeba zrobić po wyborach. Nie może być tak, że podatki, że decyzje o podatkach są podejmowane gdziekolwiek indziej niż w Warszawie. O podatkach w Polsce. No, nie zostały podjęte w Warszawie. Warszawa się zgodziła na... No Warszawa kapitulowała, tak. Morawiecki skapitulował. Było też w Sejmie przecież głosowanie nad ratyfikacją samej umowy powołującej Fundusz Odbudowy. To nie jest tak, że bez zgody polskiego rządu i bez zgody polskiego parlamentu. Absolutnie za zgodą. Było takie głosowanie i Solidarna Polska najpierw pomogła PiS-owi, żeby była zwykłą większością to głosowana, a potem Lewica pomogła PiS-owi Solidarnej Polsce. Ta zgoda była. Nie, no była kapitulacja. Była kapitulacja. Natomiast zmieniają się okoliczności polityczne i tę pętlę fiskalną, którą Morawiecki z PiS-em zdecydowali się zacisnąć na szyi kolejnych pokoleń, bo to są dekady spłacania tych zobowiązań, a wiadomo, że kompetencje raz nabyte przez Unię Europejską, że Unia się ich nie zrzecze, tak? Więc to jest krok w kierunku eurofederalizmu. Panie proszę, to teraz... Teraz bardzo drogo kosztuje. Zmieńmy trochę temat. Polska mocno przyczyniła się do zmontowania międzynarodowej koalicji, która ma wysłać czołgi na Ukrainę, które pomogą temu krajowi walczyć z Rosją, odpierać tą rosyjską agresję. Także my swoje czołgi wysyłamy. To dobry ruch, dobra inicjatywa, aktywność Polski na arenie międzynarodowej?
Dobrze, że idą dostawy sprzętu i broni z Zachodu. A z Polski? Natomiast problem polega na tym, że Polska znacząco w tym momencie od zeszłego roku osłabiła swoje zdolności militarne. I problem jest taki, że my się o tym wszystkim dowiadujemy, a to z konferencji pana prezydenta we Lwowie, a to z jakichś tweetów po spotkaniu w Brukseli czy w Ramstein. Polski Sejm nic na ten temat nie wie do momentu, kiedy to nie zostanie ogłoszone publicznie. Nie ma żadnej debaty. Przede wszystkim rząd nie przedstawił szczegółowego harmonogramu zastępowania tego sprzętu wysłanego na Ukrainę zakupami czy produkcją, którą moglibyśmy w kraju uruchomić. I to jest problem. To znaczy, zgadzając się co do tego, że w polskim interesie jest, żeby Ukraina nie padła pod naporem rosyjskim i że trzeba działania w tym kierunku podejmować, my nie możemy rozbrajać państwa polskiego. Ale to z tym mamy do czynienia, pana zdaniem? Polska jest rozbrojona w związku z tym, że przekazała chociażby ponad 200 starych czołgów w Ukrainie, teraz ten nowszy też? Jest rozbrajana. I tak jak powiedziałem, nie ma żadnego sensownego harmonogramu przedstawionego przez rząd, w jakiej skali, w jakim tempie, w którym momencie to zostanie zastąpione. Nie, no jest harmonogram, jeżeli chodzi o dostawy tego sprzętu, panie proszę. No zależy w jakim obszarze, który program akurat Ministerstwa Obrony Narodowej, ale chyba wiadomo, kiedy dostawy jakiego sprzętu będą. No właśnie pytanie, czy wiadomo. Pytanie, czy wiadomo, bo nic takiego nie zostało przedstawione, w sensie dzisiaj te czołgi idą, tak? Ale chociażby mamy amerykańskie Leopardy, kilkadziesiąt ma być w tym roku. Ta pierwsza partia używanych kilkudziesięciu czołgów i chyba jakaś bardzo skromna część nowych Leopardów ma być ale w tym myśmy roku. Już kilkaset przekazali. No tak, to tych starych czołgów, ponad 200. To jest realna. 250 wcześniej, teraz ponad 70, licząc Leopardy i starszego typu czołgi. No, mamy, zaraz dobijemy do 400 przekazanych czołgów, czyli tak naprawdę większość polskiego parku maszynowego w tym zakresie, którą mieliśmy do tej pory, a z dostawami to nie jest też tak, że od ale razu... Ale to ta u nas luka nawet kilkunastomiesięczna nie ma sensu, jeżeli no, tym samym osłabiamy potencjał jedynego naszego potencjalnego przecież wroga agresora, czyli Rosji. Chciałbym... No, kto inny może nas zaatakować? Tylko Rosja. Chyba tylko to bierzemy póki co pod uwagę, panie pośle. Ja myślę, że trzeba brać pod uwagę różne warianty i różne scenariusze. No rozumiem, ale oczywiście tak, Federacja Rosyjska pozostaje najbardziej groźnym przeciwnikiem w tej części świata. To nasze czołgi nie osłabiają de facto Federacji Rosyjskiej i jej potencjału? Osłabiają, tylko proszę, panie dyrektorze, no, teraz zróbmy sobie teraz ćwiczenie takie logiczne, umysłowe. A co jeśli w tej wiosny Rosjanom uda się przełamać front i Rosjanom uda się pokonać Ukrainę w ciągu paru miesięcy. I na przykład na koniec roku jesteśmy w sytuacji, w której Ukraina nie jest już zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej, ale rosyjskie czołgi od strony białoruskiej, od strony Kaliningradu... Ukraina zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej? Że Ukraina przestaje być zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej, bo Rosjanie... zagrożeniem Ukraina dla Federacji Rosyjskiej? Chodzi mi o to, że Rosjanie pokonują Ukrainę. Rosjanie pokonują Ukrainę. I załóżmy, że na koniec tego roku rosyjskie czołgi stają w Kaliningradzie od strony białoruskiej, od strony Ukrainy. I co wtedy? I co wtedy, tak? No, bo wszyscy są nastawieni na scenariusz... Właśnie, wysyłamy po to te czołgi, żeby to się nie zdarzyło. No i jak spojrzymy na sytuację pół roku temu, a dzisiaj, to gdzie są te rosyjskie czołgi, panie pośle? Dzięki tym naszym dostawom chyba. Dobrze. Te nasze dostawy, to dzisiaj być może mielibyśmy na południowym wschodzie rosyjską. Ale wolałbym, żeby bardziej pomagały państwa, które są bardziej oddalone od Federacji Rosyjskiej. Ale panie pośle, jak ćwiczenie logiczne zrobiliśmy do teraz, czy panie pośle, nie ma pan wrażenia, że gdyby nie ta pomoc Zachodu, to właśnie, w tym Polski, gdyby nie te nasze czołgi, to mielibyśmy właśnie Rosję za naszą południowo-wschodnią granicę. Nie ma wątpliwości, że gdyby nie pomoc militarna z Zachodu, Ukraina nie przetrzymałaby. No właśnie. I mielibyśmy wtedy Rosję za naszą południowo-wschodnią granicą. Dlatego bardzo dobrze, że Polska organizuje, że tak powiem, dyplomatyczną koalicję i tak zwaną koalicję chętnych. Tylko trochę za dużo dajemy. Tylko powinniśmy pomyśleć o naszym interesie i naszym bezpieczeństwie tutaj nad Wisłą. Panie Boże, to jeszcze jeden temat na koniec tej pierwszej części rozmowy. To ostatni Marsz Niepodległości organizowany przez Roberta Bąkiewicza, tak mówił pan w listopadzie. W grudniu, zapowiadając zmianę władz w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. No wiadomo, że z Robertem Bąkiewiczem w pewnym momencie nie po drodze było ruchowi narodowemu i Konfederacji w zasadzie. Jak ta sytuacja wygląda?
No, sytuacja wygląda tak, że w tej chwili jest prowadzony audyt wewnątrz stowarzyszenia, bo są tam bardzo, bardzo duże nieprawidłowości i Robert Bąkiewicz, tracąc kontrolę nad stowarzyszeniem, próbuje niestety wyprowadzać z niego aktywa i niestety działać na szkodę tego stowarzyszenia. Taka jest w tej chwili sytuacja. No i czekamy na wyniki tego audytu. Tracąc kontrolę, to doszło do tej utraty kontroli, czy nie doszło? Tak, ponieważ zarząd stowarzyszenia, który jest jedynym organem władnym zarządzać stowarzyszeniem, w tej chwili audytuje działania prezesa. Ale no póki co, jeżeli chodzi o zmianę władzy, to do niej będzie, nie doszło. Będzie, co, jest jakaś perspektywa teraz, bo mówił pan będzie o styczniu zjazd, wtedy. Będzie zjazd w lutym, który podsumuje to wszystko, co ten stan wiedzy, bo w tej chwili księgowość, te wszystkie rzeczy. No tam doszło do pewnej karuzeli grantowej w stowarzyszeniu, która od strony takiej finansowo-księgowo-formalno-prawnej wygląda bardzo kiepsko. Ale tu jakieś zawiadomienia będą w takim razie do prokuratury? Zobaczymy. Nie chcę tutaj wypowiadać się przed zarządem. Ale mówi pan o nieprawidłowościach. Jeżeli są nieprawidłowości, to zawiadamia się o odpowiednie organy. Nie chcę się wypowiadać przed zarządem i przed tym, co zostanie opublikowane. Z tego, co ja wiem, jest tam bardzo, bardzo nieciekawa sytuacja, jeśli chodzi o stronę takiej po prostu finansowo-prawnej. Ta zmiana władzy w lutym? Pewna? Prawdopodobna? Zobaczymy po tym audycie. A mówił to Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Dziękuję panu posłowi za pierwszą część rozmowy. Teraz już internetowa dogrywka, więc słuchaczom mówię dobrego dnia. Pozostałym do usłyszenia za chwilę. Radio Plus. Sedno sprawy. Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji, jest cały czas gościem Sedna Sprawy Radia Plus. Panie pośle, ile byście się nie wypierali tej możliwej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach parlamentarnych, to jak patrzę na możliwe scenariusze po tychże wyborach, no to jednak jednym z bardziej prawdopodobnych jest taki, PiS będzie mógł rządzić, ale tylko jeżeli wejdzie z wami w koalicję. Czy pana zdaniem to jest... No, coś, co może pan absolutnie dzisiaj zanegować i powiedzieć, że no prędzej z Platformą będziecie tworzyć rząd, czy jednak sprawa jest do przegadania i to może mieć miejsce? Koalicja i rządy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. To jest pytanie, czy potencjalny koalicjant jest gotowy najpierw na przykład przyjąć prawo odrzucające unijną politykę klimatyczno-energetyczną. Czy to jest, bo zanim w ogóle dojdzie do jakichkolwiek rozmów koalicyjnych, no, ale panie my proszę, będziemy... rozmów koalicyjnych pan nie wyklucza przy takim wariancie. Siądziecie wtedy do stołu, żeby spróbować stworzyć koalicję, nigdy, tak? Panie redaktorze, nic nigdy nie można wykluczyć. No, są rzeczy, które można wykluczyć, panie pośle. Natomiast wykluczam, że w ciągu najbliższych 5 minut zacznie pan tańczyć na tym stole. Absolutnie. Wykluczamy ten scenariusz, panie pośle. To jest karnawał, więc... tak. To wiemy. Panie redaktorze... Mamy kawę i herbatę, tak. Więc tak się aż sytuacja nie rozwinie. Panie redaktorze, przede wszystkim my będziemy stawiali tym, którzy chcieliby z nami zawrzeć koalicję, będziemy stawiali bardzo konkretne wymagania, bardzo konkretne postulaty, tak? W zakresie niezadłużania, niepogłębiania zadłużania Polski i Polaków, tak? W zakresie odrzucenia jakichś rojeń o 4-dniowym tygodniu pracy, gdzie trzeba po prostu rozwijać Polskę i pracować. Odrzucania również takich właśnie rzeczy, jak unijna polityka klimatyczno-energetyczna. I zobaczymy, kto będzie gotów w ogóle o tych sprawach rozmawiać. Okej, ale w każdym razie rozmowy koalicyjne z Prawem i Sprawiedliwością to nie jest coś, co można wykluczyć dzisiaj, tak? Tak jak powiedziałem, niczego do końca nie można wykluczyć, ale na dzisiaj ten PiS, który w ten sposób rządzi, który zamiast stawiać na przedsiębiorczość i pracowitość Polaków, zaraz będzie przejmował kolejny kamień milowy oskładkowujący umowy cywilnoprawne, to nie jest PiS, który byłby dla nas partnerem. To znaczy musiałby być to zupełnie inny PiS. Panie pośle, to teraz kolejny z zarzutów, jaki wysuwacie pod adresem partii rządzącej. PiS chce szpiegować Polaków, tak mówicie o nowym projekcie prawa komunikacyjnego. Elektronicznej. Z przepisów ma wynikać, że służby dostaną szerszy dostęp do połączeń maili. Przede wszystkim chodzi tam o czaty w komunikatorach do tej pory no, chyba nie ujęte, prawda, w tym prawie, jeżeli chodzi o te komunikatory jak WhatsApp, Signal i tak dalej. Po pierwsze... Aż tak, panie pośle, szpiegować Polaków?
Tak, szpiegować Polaków, dlatego że nie ma w Polsce na dziś mechanizmów, realnych mechanizmów weryfikacyjnych i kontrolnych. Sądy masowo, że tak powiem, w cudzysłowie klepią wszystko, cokolwiek służy. Dzisiaj już szpieguje ten PiS, czy będzie szpiegował poza niego? Te możliwości bardzo się poszerzą. Ale nie tylko... O komunikatory właśnie. O komunikatory i to na takiej zasadzie, panie redaktorze, że służby będą miały... Nie będą występowały za każdym razem do operatora danego komunikatora, że chcemy panu Kowalskiemu wejść na komunikator. Służby mają dostać w myśl tego prawa nieograniczony akces i po prostu samemu sobie wybierać, kogo w danym momencie chcą podsłuchiwać, czy kogo w danym momencie chcą śledzić. No nie, panie pośle, no nie będzie to tak wyglądało, że de facto tak. Służby dostaną nieograniczony dostęp do wszystkich. W myśl tych przepisów jakby oni mają stworzyć im możliwości. Ale zgoda sądu wejście. Ciągle zostaje. Następcza zgoda sądu. Znaczy oni potem informują sąd, jak co robią. I to są jakieś masowe raporty, które sędziemu nic nie mówią i sędziowie wychodząc z zasady, no, że prawdopodobnie jest to uzasadnione, klepią, tak jak powiedziałem, w 99% tego typu przedsięwzięcia. I to jest żadna gwarancja dyskrecji i bezpieczeństwa. Są ponoć w partii rządzącej jakieś głosy, że może jednak tym razem poszli za daleko, ale zobaczymy, bo na razie jedyne, co się udało zrobić w Sejmie, to sprawić, że posiedzenie komisji jest przerzucone na posiedzenie lutowe. No tylko, że panie pośle, no, jeżeli wierzyć tym argumentom, że faktycznie to będzie taka potężna zmiana, teraz zaczną nas szpiegować, no ale przecież równie dobrze dzisiaj służby też mogą następczo pytać sąd o skorzystanie z takiej kontroli. Ale więc nie dotyczy to wszystkich. Nie korzystają, a będą korzystać. Nie mogą w ten sposób łatwy, bez żadnej... mogą występować o dostęp do usługodawców, tak? A nie mogą mieć po prostu wjazd jak na autostradę do każdego komunikatora, plus możliwość wyłączania internetu i tego komunikatora konkretnego, na przykład na danym obszarze, w ciągu kilku godzin. No ale to rozumiem, że jakieś przypadki, nie wiem, akcji antyterrorystów i tak dalej, to takimi rzeczami ma być uzasadnione, prawda? A nie wyłączania. No, a kto jest terrorystą i dlaczego... Skontaktować się z posłem Bosakiem w jakiejś partyjnej sprawie. Wie pan co, no, różne rzeczy i to są takie standardy, niestety już bardziej, powiedziałbym, znane z Iranu, z Federacji Rosyjskiej. Nie, no, ale możliwość czy chyba jednak muszą mieć, panie pośle, różne możliwości. No kwestia, jak zaczną wyłączać ten internet, to wtedy będziemy rozmawiać. Ale o standardach irańskich. Jak obwarowane. I tutaj w naszej opinii to prawo pozwala na zbyt dowolną interpretację. Panie pośle, to teraz na koniec taki temat, nie wiem, czy poważny, czy już niepoważny, ale chodzi o pana posła Grzegorza Brauna i jego taką brawurową bardzo akcję wyniesienia choinki z krakowskiego sądu i w koszu ją umieścił przed sądem, bo były tam, no takie polityczne, to bez dwóch zdań, bombki i hasła na tej choince. Panie pośle, czy to poważne? Ważne jeszcze zachowanie, bo tam chodziło o to, że z powagą sądu miały licować te bombki i hasła na choince, ale czy z powagą polskiego parlamentu nie licuje zachowanie posła Brauna, który tam po drodze te choinki tłukły się, jak wynosił tę choinkę, no wyglądało to jak kabaret po prostu. No. Znaczy, panie redaktorze, sąd to nie jest miejsce do tego, żeby sędziowie przez dekoracje świąteczne wyrażali swoje preferencje ideologiczne. Okay, zgadzam się. I wieszali tęczowe, kodowskie, unijne, czy jakiekolwiek inne bomby. Dobrze, zgadzam się z tym, ale czy poseł to jest człowiek, który ma w takiej sytuacji, jeżeli mu się nie podobają te bombki, to złapać choinkę i biec z nią, czy iść z nią przez sąd, wrzucać ją do kosza? No, panie pośle, to było poważne zachowanie? Być może dzięki tej akcji już sędziowie w innych sądach, czy za rok się zastanowią, żeby takich ideologicznych, prawda, prowokacji nie urządzać, bo sąd to jest miejsce na bezstronne i obiektywne rozsądzanie spraw obywateli, niezależnie od ich poglądów, niezależnie od ich przekonań ideologicznych czy politycznych. A sędziowie w ten sposób, robiąc manifestację ideologiczną, no niestety łamią tę bezstronność sędziowską. To jest zdecydowana, radykalna reakcja, ale w słusznej sprawie. A mówił to Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za to spotkanie. Kolejne
kolejne sedno sprawy oczywiście jutro, a teraz już dobrego dnia Państwu życzę i dziękuję bardzo za uwagę. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz Państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem. Startuje właśnie Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi dziś Krzysztof Gawkowski, czyli szef klubu parlamentarnego Nowej Lewicy, a po godzinie 9.45 profesor Anna Siewierska-Chmaj, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oczywiście o kwestiach związanych z aktualnościami w polskiej polityce mówić będziemy, ale zaczynamy dzisiejszy program od fantastycznej wiadomości, dlatego że kolejny rekord za nami. Polskie społeczeństwo po raz kolejny cudownie zdało egzamin z Solidarności i pomocy dla tych najbardziej potrzebujących. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 154 606 764 zł. Do północy, przypomnę, bo to jeszcze oczywiście nie jest ostateczny wynik. Aukcje w dalszym ciągu trwają. To jest o 18 milionów więcej niż o północy poprzedniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także wielkie szapoba dla wszystkich Państwa. Piękna sprawa i najpiękniejszy chyba dzień w roku. Teraz mniej sympatyczne wiadomości. Sprawa bowiem będzie dotyczyła ustawy skrojonej prawdopodobnie pod prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Sejm uchwalił bowiem nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, dzięki której to nowelizacji najprawdopodobniej skorzysta właśnie Jarosław Kaczyński, ponieważ jeżeli ona wejdzie w życie, no to on nie będzie musiał płacić 700 tysięcy złotych Radosławowi Sikorskiemu za opublikowanie przeprosin. Szerzej później u nas na ten temat. Teraz z kolei numer 3, czyli Olaf Scholz, który po raz kolejny szokuje. Kanclerz Niemiec zapowiedział bowiem, że chce rozmawiać z Władimirem Putinem. Jest to konieczne. Tak uzasadnił chęć nawiązania po raz kolejny telefonicznej relacji z rosyjskim dyktatorem. Co na to Kreml? Otóż Kreml, drodzy Państwo, mówi tak. Na razie nie ma takiej rozmowy w harmonogramie. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zaczynamy. Ale zaczynamy, drodzy Państwo, od nieznanej przeszłości Daniela Obajtka. W tle Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i agentka z wyrokiem na koncie. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, do dziś nie otrzymał, przypomnę Państwu, poświadczenia o dostępie do informacji tajnych, które wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego właśnie. Gazeta Wyborcza informuje, powołując się rzecz jasna na swoich informatorów, że powodem tego, że w dalszym ciągu nie ma tego poświadczenia, może być fakt, że obecny prezes Orlenu w przeszłości został, uwaga, zarejestrowany jako współpracownik ABW właśnie. Jego oficerem prowadzącym miała być kobieta, która, tu pewnie Państwo nie będą specjalnie zdziwieni, dziś pracuje na kierowniczym stanowisku w PKN Orlen, ale ma na koncie wyrok. Gazeta Wyborcza w tekście autorstwa m.in. Wojtka Czuchnowskiego powołuje się na swojego informatora, który jest byłym oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miał on powiedzieć, że w latach, tutaj cytat, 2009-2014 Daniel Obajtek był zarejestrowany jako konsultant lub osobowe źródło informacji delegatury ABW w Krakowie. Na listę tych informatorów miała go wciągnąć mieszkająca w Myślenicach i znająca go prywatnie, a jakże, Beata Z., która była funkcjonariuszką Departamentu A, który jest odpowiedzialny za ochronę interesów ekonomicznych państwa. Obajtek miał być bardzo cennym informatorem w sprawach mafii paliwowej. Okazuje się jednak, że domniemana współpraca Obajtka z ABW zakończyła się z
skandalem, a to dlatego, że jak opisuje Wyborcza, na jedno ze spotkań z Obajtkiem przyszedł kapitan Marcin P., który to informacje przekazywane przez ówczesnego wójta Pcimia ocenił jako zupełnie bezwartościowe. Były oficer ABW w rozmowie właśnie z dziennikarzami ocenia, że to może być przeszkodą, dla której to obecnie Obajtek nie otrzymał w dalszym ciągu dostępu do informacji tajnych, które były, jak sądzę, przydatne chociażby przy fuzji Orlenu z Lotosem. Z kolei Beata Z., czyli ta osoba, która do ABW miała wciągnąć Obajtka, pod koniec 2017 roku odeszła z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nową pracę w lutym roku 2018 otrzymała w Orlenie, którym wówczas zarządzał już oczywiście Daniel Obajtek. Beata Z. jest kierownikiem w jednej ze spółek córek koncernu, tak zwanej Orlen Ochrona, i zajmuje się bezpieczeństwem infrastruktury. W 2022 roku, czyli tym roku, który dopiero się skończył, została prawomocnie skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za przekręty w wydawaniu funduszu operacyjnego w trakcie pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ma też naprawić szkodę wyrządzoną mieniu Skarbu Państwa, czyli wpłacić niecałe 10 tysięcy złotych. Bardzo ciekawe pytanie, czy będzie cokolwiek wpłacać. Oczywiście z przymrużeniem oka to mówię w kontekście naszego kolejnego tematu, o którym teraz Państwu opowiem, czyli tej ustawy już wspomnianej na samym początku programu, skrojonej, jak twierdzą niektórzy, pod prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Według tej nowelizacji koszty zasądzanych przeprosin będą mniejsze, a niezakończone jeszcze sprawy będą rozstrzygane według nowych już przepisów. Takie rozwiązanie właśnie przyjął Sejm pod koniec ubiegłego tygodnia. Prawnicy oczywiście uważają, że jest to skrojone pod potrzeby prezesa PiS, któremu, jak sam stwierdził, jest konieczność sprzedaży domu, grozi konieczność sprzedania domu właśnie w kontekście wyroku sądowego. Przypomnę Państwu, że Jarosław Kaczyński przegrał przed sądem sprawę z Radosławem Sikorskim, którego to pełnomocnik poinformował właśnie w grudniu, że sąd nieprawomocnie przyznał Sikorskiemu od Kaczyńskiego kwotę ponad 708 tysięcy złotych na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin. Przypomnę Państwu jeszcze o co chodziło. Kaczyński stwierdził na łamach Gazety Polskiej bowiem, że będzie właśnie zmuszony sprzedać dom, a zapewne i to nie wystarczy, bo jest właścicielem tylko 1/3 nieruchomości na Żoliborzu. Wskazał też, że w całej sprawie nie chodzi o sprawiedliwość, tylko o finansowe pognębienie go. No więc na ratunek oczywiście przyszła większość Zjednoczonej Prawicy i przegłosowała nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego, tak żeby prezes nie był zagrożony. Na ten temat oczywiście z Krzysztofem Gawkowskim na pewno będziemy mówić, ponieważ nie jest to pierwsza sytuacja, w której polskie prawo w Sejmie tworzone jest właśnie pod interesy poszczególnych osób. Od choćby już wspomniany dziś Daniel Obajtek, o tym też Państwu opowiadaliśmy, jak sytuacja się miała w jego przypadku. O kodeksie wyborczym też będziemy mówić. Ja Państwu w ubiegłym tygodniu już wspominałam, że ten kodeks wyborczy został przegłosowany, że w ostatniej chwili Marek Suski odręcznie złożył notatkę, dość niechlujną, sprawiającą tak naprawdę, że... Przepraszam, to ustawa wiatrakowa, bo kodeks wyborczy to inna sprawa. W sprawie ustawy wiatrakowej właśnie Suski składał tę niechlujną poprawkę, przez którą to właściwie farmy wiatrowe, to tak jak ich nie było w Polsce, tak prawdopodobnie w jakiejś w dużej liczbie ich nie będzie, mimo że powinniśmy stawiać na zieloną energię, mimo że kwestia właśnie zielonej energii i ustaw wiatrakowych to jest jeden z kamieni milowych. Ale Marek Suski tłumaczy, dlaczego ta poprawka była niechlujna, dlaczego była przekreślona, napisana odręcznie. Otóż Marek Suski tłumaczy i mówi tak: nie miałem komputera. Nie miał komputera pan poseł Suski, w związku z tym taka poprawka, a nie inna, w procesie legislacyjnym w Sejmie Izbie Niższej Parlamentu została złożona. I teraz właściwy kodeks wyborczy to jest także temat, który będzie dzisiaj nas zajmował. Główne założenia tej nowelizacji to jest zwiększenie liczby lokali wyborczych o około 6 tysięcy, drodzy Państwo, oraz zapewnienie dowozu do komisji w miejscowościach pozbawionych transportu publicznego. Chodzi głównie o wsie i małe oczywiście miejscowości. Opozycja bardzo silnie także walczyła o to, żeby, jeżeli już zwiększamy liczbę komisji i wprowadzamy rozmaite usprawnienia do tego, żeby coraz więcej osób mogło głosować, żeby ta frekwencja była wyższa, to także chciano się zająć na przykład osobami z niepełnosprawnością, żeby to im ułatwić dotarcie do lokali wyborczych, ale chyba nie o to chodziło.
większości rządzącej, bo te poprawki zostały, rzecz jasna, przez Zjednoczoną Prawicę odrzucone. Będziemy też na pewno mówić dzisiaj o wspomnianym już przeze mnie kanclerzu Niemiec, bowiem Olaf Scholz zapowiada kolejną rozmowę z Putinem. Właśnie mówi o tym, że ta rozmowa jest konieczna, że będzie chciał rozmawiać telefonicznie. To do Putina, dodaje Scholz, należy wycofanie wojsk z Ukrainy i zakończenie tej przerażającej, tutaj cytat, bezsensownej wojny, która pochłonęła już życie setek tysięcy ludzi. Tak podkreślił kanclerz Niemiec i wyjaśnił, że dopóki Rosja będzie prowadziła wojnę z niesłabnącą agresją, obecna sytuacja się nie zmieni. Będziemy także dzisiaj komentować, drodzy Państwo, słowa ministra Marcina Horały, który w jednym z programów telewizyjnych porównał możliwość przeprowadzenia aborcji na zgwałconej, niepełnosprawnej 14-letniej dziewczynce do jedzenia wieprzowiny przez muzułmanów. Także zdenerwowanie sprawiło, że przez chwilę miałam kłopot z odmianą, ale przyznają Państwo, że sytuacja w ustach polskiego polityka sprawującego tak wysokie stanowisko jest rzeczywiście, delikatnie mówiąc, kontrowersyjna i wymaga pochylenia się nad takim, a nie innym porównaniem. Już za chwilę u Państwa Krzysztof Gawkowski, zapraszam. Jeżeli ktoś uważa, że zmiana, która pozwala obywatelowi realizować swoje konstytucyjne prawo wyborcze, czyli mieć bliżej do lokalu wyborczego, narusza konstytucję, no to ja jeszcze raz zachęcam do lektury tej konstytucji, przejrzenia każdego artykułu po kolei. Jak mi wskaże tam jakikolwiek artykuł, który mówi, że niezgodne z konstytucją jest to, żeby obywatelowi w łatwiejszy sposób umożliwić głosowanie w wyborach, to dostanie ode mnie nagrodę. No, panie przewodniczący Tusk, niech pan się nie boi wyborców. No przecież więcej kart w urnie to nie oznacza, że pan nie ma szansy, żeby te głosy otrzymać, tylko wystarczy się postarać. Być wiarygodnym, być uczciwym i przekonywać wyborców. Nic więcej, naprawdę. Każdy dodatkowy głos może być na pana. Ale domyślam się, że pan się po prostu boi, że nie będzie, no, a z przyczyn znanych nie tylko panu, ale i całej opinii publicznej. Nie mamy problemów z odrzucaniem poprawek, ani właśnie odrzucenia ustawy przez Senat. W związku z tym nie obawiam się. Tym bardziej, że to są zmiany, które są dobre. No i mam nadzieję, że też jakaś refleksja przyjdzie. Chociażby u posłów Lewicy. Też z tego miejsca warto byłoby pewnie zaapelować do Lewicy, która przecież to podkreśla swoją wrażliwość dla tych, którzy mają trudniejszą sytuację, trudniejszą możliwość dostępu do usług publicznych, do służby zdrowia. Tak samo jest tutaj. Niektóre osoby mają trudniejszy dostęp do swojego podstawowego prawa politycznego, jakim jest zagłosowanie w wyborach. I trochę dziwię się, szczerze mówiąc, Lewicy, że tutaj takim, że tak powiem, wężykiem za Platformą Obywatelską idzie tą narracją o jakichś antydemokratycznych zmianach w tym kodeksie. Państwa gościem Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący tej partii jednocześnie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Słyszał pan przed chwilą rzecznika rządu, który mówi, że da nagrodę temu, kto udowodni, to chyba tak to mniej więcej brzmiało, że zwiększenie frekwencji to nie jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o nadchodzące wybory. To chyba rzeczywiście, no, im wyższa frekwencja, tym lepiej w ogóle dla demokracji, tylko no, ułatwienia i dowóz poszczególnych wyborców do lokali wyborczych będzie się odbywał w najmniejszych miejscowościach, ale już z usprawnieniami dotyczącymi na przykład osób z niepełnosprawnością jest troszeczkę gorzej. Tutaj większość parlamentarna nie miała tyle empatii, żeby się zająć także tą kwestią. Frekwencja niech będzie jak największa, bo to święto demokracji i powinniśmy się cieszyć, jak na wybory chodzi dużo Polek i Polaków. Tyle, że nie tylko frekwencja jest udziałem zmian, które zafundował nam obóz Prawa i Sprawiedliwości, bo ordynację wyborczą zmieniono w taki sposób, żeby pomagała wyborcom PiS-u, a nie robiła nic z tymi, którzy są wykluczeni po stronie opozycji. Więc te działania, które podjął PiS, są nieuczciwe, bo po pierwsze w roku wyborczym, po drugie mają manipulować wynikiem wyborów, a po trzecie dają też szansę na fałszowanie tych wyników. I mówię to odpowiedzialnie, bo odpowiadałem za tą ustawę. No, a dlaczego daje możliwość fałszowania ta nowelizacja? Dlatego, że zmienia się liczenie głosów. To znaczy, do tej pory, jak ktoś z Państwa był w komisji obwodowej, liczył te głosy, to wie, że zazwyczaj było tak, że liczono je kilka godzin albo całą noc. Nad ranem albo w nocy wywieszano kartę z wynikami. Więc nie zamykano głosów na noc, nie było przerw. No, generalnie odbywało się to wszystko ciągiem. Prawo i Sprawiedliwość chce dokonać, i dokonało takiej zmiany, jeszcze prezydent to musi podpisać, że będzie jedna karta do głosowania,
oglądana przez całą komisję. Czyli nie tak jak dotychczas były 3-4 grupy, które liczyły głosy i na koniec zbierały swoje, tylko teraz jedna karta, cała komisja. To może wydłużyć pracę komisji 3-4 razy. Czyli na przykład w dużych komisjach, w takich miastach jak Warszawa, niech to będzie Bydgoszcz, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Poznań, te prace nie będą trwały 80 godzin, tylko będą trwały 20, może 30 godzin. No ale więcej ludzi pójdzie do wyborów, twierdzi Prawo i Sprawiedliwość, i to zamyka sprawę. No, to jest najważniejsze. Chyba nie do końca, bo nie wiadomo, kto będzie pilnował głosów w nocy i jak będzie wyglądało ich przetrzymywanie, kto ale będzie odpowiadał za nie. Ale będzie jakieś swoje inicjatywy, jeżeli chodzi o kontrolę głosowania uskuteczniać? Powiem o tym, ale chcę powiedzieć o jeszcze ważnej rzeczy, bo my nie dostrzegamy też całego takiego obszaru, co to może spowodować. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki częściowe głosów. I zazwyczaj spływają one z małych miejscowości. Jeżeli mieliśmy przestrzeń 12 godzin, to było wiadomo, że powoli spływają, ale 12 godzin, niektórzy przespali noc, niektórzy nad ranem się dowiadywali, ale już koło południa było wiadomo o 99% komisji obwodowych. Tak. Nie było stresów, a dzisiaj będzie tak, że przyjdą z małych komisji głosy, PKW je ogłosi, czyli wygrywał będzie prawdopodobnie PiS, będzie to pewnie dobry wynik, po czym nie będzie przez dwa dni informacji z dużych miast. I nagle się okaże, że opozycja one, na przykład odrabia. Spłyną one za dwa dni, wygra opozycja i co zrobi PiS? Powie, że to jest fałszerstwo. Dlatego o tym trzeba mówić, że to jest konkretny plan pod to, jak oskarżyć tych, którzy wygrają, jeżeli to nie będzie obóz PiSu, że coś fałszowali. I na tym polega ta konkretna zmiana. Czyli pan stawia tezę, panie przewodniczący, że Jarosław Kaczyński władzy raz zdobytej nie odda. Po prostu. Na pewno nie będzie chciał oddać władzy. Nie wiem, czy będzie ją utrzymywał siłą, bo nie wierzę w to, żeby wojsko czy policja wyszły na ulicę bronić Kaczyńskiego, bo mogą oczywiście niektórzy funkcjonariusze cicho kogoś popierać, ale nie wierzę w to, żeby był w Polsce przewrót. Ale w to, że będzie kolejne paliwo dla obozu PiSu, który będzie później opowiadał przez 2-4 lata, może jeszcze dłużej, że zabrano im władzę przez fałszowanie. Taki trumpizm w Polsce. Takie coś, co się stało w Stanach Zjednoczonych, a może nawet zamach na parlament jakiejś grupy określonych fanatyków. Ja w to wierzę. I uważam, że trzeba PiSu pilnować, robić wszystko, żeby pokazywać, że PiS chce ukraść Polakom święto demokracji, bo zmiany w ordynacji wyborczej, które PiS zafundował, to według mnie i obozu naszego, czyli lewicy, to jest zamach na święto demokracji, próba kradzieży wyborów Polakom. Dlaczego Polakom? No bo jeżeli jest tak, że część chodzi na wybory i część nie chodzi na wybory, to ja uważam, że ci, którzy chodzą na wybory, powinni mieć perspektywę, że rzeczywisty wynik zostanie wyświetlony, a jeżeli nie, to jest kradzież. Dobrze, panie przewodniczący, to teraz jeszcze jedna sprawa, bo ten kodeks wyborczy to jest jedna sprawa, ale zapominamy w tej chwili o bardzo ważnej ustawie, która już jakiś czas temu była znowelizowana, czyli ustawie o tych stanach nadzwyczajnych. Pamiętamy wszyscy, prawda? I ostatnio jeden z moich gości zwrócił uwagę na to, że jego zdaniem bardzo prawdopodobnym jest to, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta tamtą nowelizację do tego, żeby termin wyborów parlamentarnych jesiennych przesunąć, wprowadzając jakikolwiek stan wyjątkowy, tłumacząc na przykład zagrożeniem przy granicy polsko-ukraińskiej. Że twierdzi, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz także. Nie wiem. Znaczy nie rzucałbym takich mocnych słów, dlatego że konstytucjonaliści i po stronie opozycji, ale i PiSu, czyli do tych, których można mieć ograniczone zaufanie, mówią, że te dodatkowe dwa stany nadzwyczajne, które są wprowadzane, czyli można powiedzieć niekonstytucyjne, bo nie są w ramach konstytucji, nie spowodują, że będziemy mieli możliwość przeniesienia wyborów. Ale oczywiście taki scenariusz trzeba mieć na stole, bo gdyby była jakaś eskalacja wojny w Ukrainie, no może gdyby spadła na przykład bomba atomowa, nie na miasto, ale gdzieś nad Morzem Czarnym, no cokolwiek by się wydarzyło dużego. My mówimy dzisiaj, to wszystko jest niemożliwe, ale przyjdziesz do wyborów 9 miesięcy. Gdyby się wydarzyło, to PiS może takie coś robić, może wprowadzić stan wyjątkowy, to może wpłynąć na wybory, ale gdybym dzisiaj pod koniec stycznia 2023 szukał takiego terminu, to uważam, że połowa października w Polsce jednak odbędą się wybory, bo i PiSowi im szybciej one będą, tym lepiej dla PiSu, bo kryzys będzie ich dociążał, będą mieli problemy, oni też chcą zrobić wybory, bo wierzą, że jeszcze da się tak zmanipulować tymi danymi inflacyjnymi, budżetowymi, że jeszcze nikt nie zauważy, że jest wielki kryzys. A im dłużej, tym gorzej dla nich. To wracam jeszcze do pytania o kontrolę tych wyborów z ramienia lewicy, bo wiemy, że Donald Tusk w piątek bodajże no, wzywał do tego, żeby wyborcy no, w jakiejś dużej liczbie jednak też mieli chęć do tego, żeby w lokalach wyborczych kontrolować sytuację związaną z i oddawaniem, i liczeniem głosów. Sprawą ma się zająć jako taki kontroler główny, jak rozumiem, Sławomir Nitras. Mamy Nitrasa, ale nie zawahamy się go użyć, mówił Tusk. To co lewica na to? Wspomożecie największą partię opozycyjną, czy nie? Ale to nie jest żadne zaskoczenie, że coś mówi Donald Tusk, bo generalnie to przecież wszystkie partie opozycyjne, czyli i Platforma, i Lewica, a Hołownia i
PSL pół roku temu podpisały wspólne zobowiązanie razem z Komitetem Obrony Demokracji do tego, że będziemy pilnować wyborów. Mamy wyznaczać wspólnych mężów zaufania, obserwatorów wyborczych, każda partia ma mieć... Nie było mowy jeszcze o zmianie kodeksu wyborczego, więc ja się zastanawiam, jak ta umowa ma się praktycznie do tego, co się wydarzyło. Konkretnie, bardzo konkretnie. No, praktycznie tamto porozumienie jest ważniejsze i cenniejsze, dlatego, że tamto porozumienie daje możliwość sprawdzania na bieżąco, czyli w czasie online rzeczywistym, wyników na komisjach obwodowych. Czyli zamiast czekać na Państwową Komisję Wyborczą, będzie system, który będzie pokazywał, jak w danym obwodzie wygląda głosowanie, a mężowie zaufania, którzy są tam od nas, będą potwierdzali, czy rzeczywiście takie były wyniki podczas liczenia głosów. Więc my to już zaplanowaliśmy. Donald Tusk oczywiście robi politykę, pokazuje, że coś nowego będzie robił. Nie. Lewica, tak jak Platforma, wystawi 30-40 tysięcy swoich kandydatów, w zależności ile będzie komisji, bo będą rozszerzone do członków, do komisji obwodowych, będą mężowie zaufania. Platforma nic więcej nie zmieni. Myślę, że tu jest w kupie siła, a nie w jednej partii. To znaczy w tym, że wszyscy razem będziemy mieli większość w komisjach. No to proszę, ciekawe, bo to raczej Donald Tusk przekonuje, że w kupie siła państwo się jakoś skutecznie opierają. Lewica nie. Lewica od początku mówiła, że jest w stanie startować na wspólnej liście. Że chyba pan Adriana Zandberga nie słyszał. Słyszałem i wiem, co Adrian mówi na klubach. Jeżeli będzie wspólna lista, to to samo mówi i Biedroń i Czarzasty. Startujemy razem. Jeżeli będą oddzielne listy, to my się na bloki nie godzimy. Albo wszyscy razem, albo... A co państwo robią, żeby ta jedna lista była? Państwo, czyli Lewica. Zgodziliśmy się. Cóż więcej trzeba? To łaskawcy z państwa. Tak, dlatego, że myślę, że inne partie powinny po prostu powiedzieć, czy chcą, czy nie. To byłoby najbardziej uczciwe. Mamy do wyborów 9 miesięcy. Czyli wy, rozumiem, mówicie oficjalnie, chcemy. Chcemy jednej listy, ale nie bloków. Nie chcemy różnych rozproszonych standardów. Rozumiem, tak. Jak gramy, to 276. Kupi siła. Tak, bo gramy o to, żeby na przykład odrzucić weto prezydenta. Tak. Bo jak nie odrzucimy weta prezydenta, to wtedy zmiany w ustawach kluczowych, o mediach publicznych, o naprawie gospodarki, o tym, że chcielibyśmy pieniądze z Unii Europejskiej, ciężko będzie zmienić, bo prezydent może je blokować, tak jak na przykład wymiar sprawiedliwości. Więc mamy określony cel. Czy wszyscy się do tego zgadzają? Nie. Inni partnerzy mówią od 2-3 miesięcy, nie wiemy, myślimy. A kto tak naprawdę najbardziej się nie zgadza? No mówię... Tak szczerze. To problem jest z Hołownią bardziej czy z PSL-em? Na razie jakby pan to ocenił? Nie wiem. Myślę, że na razie tylko tak jasno powiedziała Platforma i Lewica. Inni nie powiedzieli. W związku z tym uważam, że już dzisiaj mało jest prawdopodobne, że będzie wspólna lista, więc Lewica się przygotowuje do samodzielnego startowania. Tak, o tym za chwilę będziemy mówić. Bo nie ma czasu. Tak. Tutaj nam przestrzeń jest taka, że zostało parę miesięcy. Trzeba wybrać kandydatów, program doszlifować, iść do tych wyborów po zwycięstwo. A widzę, że jest taka trochę króliczka się goni na opozycji. I Lewica nie będzie się w to bawiła. Powiedzieliśmy, chcecie bloku? Startujemy. Nie będzie bloku? Robimy swoje. I nie będziemy się zastanawiali, kto z kim pójdzie, bo na koniec kończymy tak, że zabraknie 10 głosów, żeby PiS-owi władzę odebrać. No, system Donta się tu kłania, wymieniany już. Odmieniany przez wszystkie przypadki w tym programie właściwie. Panie przewodniczący, a rozumiem, że nie ma pan już większych nadziei, bo to przed chwilą pan powiedział, że ta jedna lista będzie. Ale co pan odpowie na przykład Koalicji Obywatelskiej, poszczególnymi przedstawicielem, chociażby Grzegorzowi Schetynie, który w ubiegłym tygodniu powiedział, u mnie nie ma opcji, żebyśmy poszli tylko z Lewicą. Rozumie pan takie stanowisko i też pan uważa, że to byłby zły pomysł? To samo powiedział Donald Tusk podczas spotkań z liderami naszymi, z Czarzastym czy z Biedroniem. Tak. Powiedział wprost, że wspólna lista to jest dobry pomysł, bo to te 276 walczymy o weto prezydenckie. Okej, Lewica się tu podpisuje, ale bloki oddzielne, tworzenie jakichś różnych takich domniemań, że będziemy mieli podobny program. No my z Platformą się różnimy. Nie w sprawach fundamentalnych. W sprawie Brukseli, praworządności, pieniędzy na rozwój Polski, obrony, demokracji. Jesteśmy na tak, wspólne ustawy złożyliśmy. No ale już mamy inny program dotyczący chociażby polityki mieszkaniowej, myślenia o tym, jak ma wyglądać wiek emerytalny, co zrobić, żeby pomóc pracownikom w sprawach prawno-człowieczych. Mamy inne zdanie rozdziału państwa od kościoła mocnego, opodatkowania księży. My musimy to dotrzeć. Więc jedna lista tylko dwóch partii, niedobry pomysł. Lista wszystkich partii, dobry pomysł. Czy wszyscy się zgodzą? Na to nie wiem, ale wiem jedno. Nawet jak nie będzie wspólnej listy, to obowiązkiem opozycji, całej opozycji, tej demokratycznej, o której tutaj mówię, jest zadeklarować wspólne rządzenie. To znaczy jeszcze przed wyborami powiedzieć Polakom, będzie wspólny plan rządzenia, to są nasze priorytety, to zrobimy w pierwszych 100 dniach, to zrobimy w pierwszym roku, mamy wspólnie złożonych 500 ustaw. Ale to... Na jakiej zasadzie Donald Tusk ma deklarować wspólne rządzenie hipotetycznie, jeżeli się okaże, że Koalicja Obywatelska samodzielnie te wybory wygrywa? To dlaczego ma się deklarować, że będzie rządzić z wami, jeśli na przykład będzie miała możliwość stworzenia własnego rządu? No tylko, że jak będzie miała możliwość stworzenia swojego rządu, to będzie to wiadomo... Myślę, że po wyborach kilka dni. A przed wyborami jednak trzeba zmobilizować wyborców wszystkich partii, żeby poszli na wybory. Bo jak nie będzie wspólnej liści, to będzie się liczyła ta chociażby metoda przeliczenia głosów. Każdy głos będzie cenny. Gdyby pan był dzisiaj na miejscu Tuska i miał szansę na zwycięstwo w wyborach z swoją partią, to powiedziałby pan, zapraszamy do rządu pozostałe ugrupowania opozycyjne? Tylko nie ma.
Czego nie ma? No szansy na zwycięstwo samodzielne. A skąd ta pewność? No stąd, że pokazują sondaże od 2 lat. Donald Tusk jest szefem Platformy już 1,5 roku i nie przebił szklanego sufitu. Tam nie ma 40%, tylko jest dalej blisko 30%, a czasami poniżej 30%. Jest remis albo trochę poniżej PiSu. Tak, no więc nie ma szans na to, że na samodzielne zwycięstwo. Trzeba dobrać partnerów, trzeba się uzbroić w to, że będzie jakaś koalicja. Zresztą Donald Tusk mówił o tym, że on myśli, że będzie koalicja i partnerzy są tak, potrzebni. To prawda, tak mówił. Więc trzeba wszystkim też ludziom, którzy mają wątpliwości, dlaczego nie ma tej wspólnej listy, wyjść naprzeciw, powiedzieć, po pierwsze, pakt senacki, też jestem wielkim tego zwolennikiem, lewica jest, w końcu niech go, on się ogłosi i powiedzieć, że startujemy. Właśnie, ale są jakieś problemy podobno. No są, no ale to nie z lewicy i z Platformy. Mhm. To też uczciwie, żebyśmy to powiedzieli. Powiedzieć, startujemy do Senatu, mamy plan rządzenia, mamy swoje 100 ustaw na pierwsze dni, nie mamy wspólnej listy, ale słuchajcie, kochani wyborcy, idźcie na wybory, każdy głos się liczy, bez względu kto startuje, to na opozycję głosujcie, bo na koniec liczy się wspólna pula głosów, które będziemy mieli w parlamencie. I tego bym oczekiwał od opozycji. Lewica ustami pana Czarzastego kilka miesięcy temu to zaproponowała. Donaldowi się spodobało, Tuskowi... Inni kręcą głową. Nie wiem, dlaczego kręcą. No właśnie, mam nadzieję, że przestaną kręcić. Nie wie pan, dlaczego kręcą? To czy o co chodzi Hołowni, znaczy, o co chodzi PSL-owi? Wiem. O... Ambicje pojedynczych, nie, poszczególnych myślę, osób? Myślę, że o to, żeby też wprowadzić ludzi do parlamentu, no, którzy będą ambicje ideę osób. Będą głosili. No tak, i to... o stołki chodzi. O mandaty poselskie. O mandaty poselskie, ale nie o stołki. Nie będę tego nazywał, bo mandaty to też jest wpływ później na władzę. Na przykład, mając więcej mandatów, no, można... jeżeli opozycja przegra wybory, zdobywając nawet więcej głosów niż Prawo i Sprawiedliwość, to rzeczywiście wpływ będzie ogromny. Podobny do tego w obecnej kadencji. Tylko, że rozmawiamy o tym, co nimi kieruje. Ja nie mówię, co będzie tego efektu. Ale to oni nie widzą, co się dzieje przez ostatnich 8 lat? Myślę, że widzą, ale to musiałaby pani zapytać pana Hołownię, pana Kosiniaka. Zresztą z panem Kosiniakiem nie ma problemu. Tłumaczy, że tam tożsamość, że młoda partia, że no to szereg różnych takich argumentów pada. No tak, tylko tożsamość i młoda partia, to jak gdybym popatrzył na lewicę w 2019 roku w wyborach parlamentarnych, to gdyby Wiosna się nie dogadała po wyborach, których miała 6%, z SLD to nie bylibyśmy w parlamencie, no, nie mielibyśmy... Jakby się Wiosna dogadała, to byście wygrali wybory do europarlamentu. I to jest właśnie to, z czego należy korzystać. Dzisiaj, mając tamte doświadczenia, wiemy doskonale, że trzeba się dogadywać. Jeżeli się dogadamy, jest większa szansa na zwycięstwo. Lewica w tym przypadku ma jasne, klarowne stanowisko. Czekamy na innych. Mogę powiedzieć i zadeklarować jedno. Lewica żadnemu paktowi opozycji nie będzie przeszkadzała, a wszystkiemu, co ma PiS odepchnąć od władzy, będzie pomagała. Państwo będą tworzyć koalicję na lewicy, prawda? Jeżeli nie będzie wspólnej listy. Są jakieś doniesienia? Tak, jeżeli nie będzie wspólnej listy. Nowa Lewica, Razem, PPS, Unia Pracy. To wam zwiększa po raz... Pamięta pan tamte wybory, kiedy się Lewica nie dostała, tworząc koalicję? Ale zwiększając listę i zwiększając, można powiedzieć, partnerów w gronie tych, którzy startują razem, dajemy sobie też większy szansę na większy wynik, no bo my zachęcamy, bo to jeszcze nie ma umowy. Naprawdę myśli pan, że biorąc na pokład PPS i biorąc na pokład Unii Pracy, zwiększają państwo szansę na wynik taki, że znowu nie spadniecie poniżej progu dla koalicji? Ja nie wiem, jaki będzie ostateczny kształt Komitetu Wyborczego, bo pyta mnie pani o to, jaki będzie też kształt Komitetu Wyborczego. Komitet Wyborczy... Czyli nie ma decyzji, że Lewica, szeroko rozumiana, wystartuje wspólnie? Na razie trwają rozmowy też, tak? Nie jest decyzja, wystartujemy wspólnie, a pyta pani mnie o konkret, jaki będzie na przykład operacyjny cel Komitetu Wyborczego. Czyli 5 czy 8%. To jest, nie ma tych decyzji podjętych. To, że wystartujemy razem, czyli będziemy na wspólnych listach, jeżeli będzie nasza lista, a nie będzie wspólnej, już jest decyzja. Zachęcamy do tego PPS, zachęcamy do tego Unię Pracy. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni ostateczne decyzje będą. PPS-u dogaduje się z Koalicją Obywatelską, pan też to na pewno wie. Każdy ma prawo. Bardzo dobrze, jeżeli są miejsca na liście Platformy, Donald Tusk się zgadza, liderzy się zgadzają, że ktoś pójdzie do Platformy, to my nie będziemy nikomu przeszkadzać. Zgoda ma panować, a nie złości. Kończąc ten brazylijski serial na opozycji, pan jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, kiedy my ostatecznie jako wyborcy poznamy ostateczny produkt, który proponuje nam opozycja do tych wyborów? Według mnie dopiero w czerwcu. Tak późno? Tak. Dlaczego tak późno? Bo pyta mnie pani o brazylijski serial i ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam. Znaczy, ja jestem z tego niezadowolony. Nie lewica jest tam przeszkodą, ale jeżeli szukałbym odpowiedzi, kiedy ktoś z kimś się porozumie i na koniec będzie wiadomo, jak to wygląda, to uważam, że to czerwiec. I mówiłem to już chyba też u pani redaktor w studiu w listopadzie. Tak. I okazuje się, że w styczniu jesteśmy w tym samym momencie. Jeszcze się pokłócił z nami Hołownia w międzyczasie, więc trzeba po prostu się więcej... Pokłócił się z wami Hołownia? Tak pan to nazwie? No ja byłem przy tych rozmowach, wiem, kto zmieniał zdanie. Czyli Hołownia zmienią. Właśnie, panie pośle, jakby fajnie by było też rozwiać te wątpliwości, dlatego że Szymon Hołownia, będąc tutaj u mnie, powiedział, że to nie on zmienił zdanie i że on dzwonił wcześniej do Tuska i zresztą słyszał pan nawet na tym zjeździe krajowym, mówił o tym, że nasze stanowisko, Donaldzie kochany, się nie zmieniło. Pamięta pan te słowa? Szymon Hołownia... Zmieniło się czy się nie zmieniło? Szymon Hołownia rozmawiał ze mną w środę o 17, a w czwartek o 9 zmieniał zdanie. Więc z całym szacunkiem, ja wiem, kto kiedy zmieniał zdanie, bo uczestniczyłem w negocjacjach
negocjacjach przez 3 dni i wcześniej 2 tygodnie wcześniej, czyli łącznie 3 tygodnie i wszyscy byli zgodni do... Na 12 godzin przed, wszyscy byli zgodni, na 12 godzin przed przyszedł Szymon i powiedział, że on zmienia zdanie, dlatego, bo uważa, że ta ustawa jest zła. No i tak to wyglądało. Nie chcę używać słowa kłamie, ja też ale nie. Rozumiem, że wprowadza opinię publiczną w błąd, twierdząc, że on zdania nie zmienił. Wiem, kiedy rozmawiałem z panem Szymonem Hołownią, z Szymonem, wiem, gdzie to się odbyło, w którym korytarzu, gdzie w Sejmie siedzieliśmy, na których kanapach i jestem w stanie powiedzieć o godzinie, była to 16.40 i o 16.40, czyli na 17 godzin przed głosowaniami, dostrzymałem decyzję, że będzie zmiana stanowiska. Uczciwie powiedział to na wiele godzin, ale 2 czy 3 tygodnie wcześniej i cały czas w tym procesie mówił co innego. To jest, jego ludzie to też. To jest duże nadszarpnięcie takiego wzajemnego zaufania w takich partnerskich relacjach. Czy sądzi pan, że to jest do odbudowania, tak, jeżeli chodzi o Polskę 2050? Tak. Ja uważam, że trzeba dawać drugą sobie szansę. Lewica też błędów narobiła przez ostatnie 3 lata i PSL narobił tych błędów i Platforma. Wszyscy mamy coś za sobą, więc myślę, że to też jest pewna dojrzałość, która przyjdzie do Szymona Hołowni, ale i do opozycji. My mamy się nie kłócić, tylko pokazywać zjednoczenie. Nie wiem, na razie średnio to idzie. Dlatego nie wiem, czy to doprowadzi do wspólnych list. Mhm. Żeby była jasność, to tutaj nie zmieniam stanowiska. Uważam, że jest małe prawdopodobieństwo wspólnej listy. Dobrze, ale za to jest duże prawdopodobieństwo, że po tych różnych przygodach wspólne rządzenie będzie łatwiejsze, bo ludzie wiedzą, że najprostsza metoda to mówić jedno i dotrzymywać słowa. Idziemy dalej, bo czas nam niemiłosiernie ucieka. Ustawa napisana pod Jarosława Kaczyńskiego. Mam na myśli kwestię nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, bo taką tezę stawiają prawnicy, twierdząc, że to jest napisane idealnie pod prezesa PiS po to, żeby nie musiał płacić tych ponad 700 tysięcy złotych za przeprosiny dla Radosława Sikorskiego. I tak, i nie. To znaczy... To dlaczego nie? Bo to bardziej mnie ciekawi. Bo kodeks postępowania cywilnego zmieniliśmy w wielu artykułach. To znaczy bardzo dużo jest tam przepisów, które usprawniają i dają szansę, żeby ludzie mogli normalnie funkcjonować. Na przykład wprowadzamy pisma elektroniczne, których nie było. Na przykład konsument będzie mógł przed sądem mieć oddzielne postępowanie. Mhm. Na przykład wprowadzimy takie elementy, które dają poczucie bezpieczeństwa w sądzie, czyli na przykład sędzia na pierwszej rozprawie będzie musiał powiedzieć, jakie są prawa i obowiązki osoby skarżonej. Na przykład skróci się postępowanie w procesie cywilnym, w procesie gospodarczym. No to są rzeczy, na które ludzie czekali wiele lat. Bardzo dużo. Ja znam takich ludzi, którzy sprawy gospodarcze trwały po 5-6 lat. Stracili majątki przez to, że sąd nie wydał wyroku w ciągu roku. Na przykład pisma elektroniczne to usprawnią, więc jestem bardzo za tym, żeby to wprowadzić. I jest jeden przepis, który rzeczywiście może być szyty pod Kaczyńskiego i tak wykorzystany. I trzeba go będzie zmienić, bo to jest przepis, który nie powinien zmienić się w ustawie, dlatego my... Ale kiedy i jak chce pan go zmienić? My wszystko będziemy robili, jak wygramy wybory. To jest niemożliwe wcześniej. Opowieść o tym, że opozycja będzie dzisiaj miała na coś wpływ przed wyborami, to jest opowieść z bajki. Dopiero jak wygramy wybory, będzie można naprawiać system. To no, trochę tego naprawiania z perspektywy będzie, ale, opozycji rzecz jasna będzie. Tylko to, mogę jedno zdanie, pani rektor, a propos tego, co pani powiedziała, tam rozmów z panem Hołownią. To jest trochę tak, że dzisiaj dużo osób mami społeczeństwo, że opozycja może coś zablokować, odwołać premiera, wywalić Morawieckiego. To jest bajka wszystko, to jest niemożliwe, dlatego że PiS ma większość w parlamencie, jest dogadany Kaczyński z Ziobrą, mają wspólnego premiera i mają 7 miesięcy do wyborów, się nie pokłócą. My możemy przeszkadzać, żeby to nie od razu było wdrożone, ale jak się uprą, to nawet w nocy to przeprowadzą. Więc trzeba to spisywać i później naprawę państwa zafundować szybko. Na przykład Lewica stworzyła zespół pana Śmiszka do spraw Prawa i Sprawiedliwości, gdzie spisujemy wszystkie błędy, też będziemy wskazywali rekomendacje, co na przykład w pierwszych tygodniach szybko naprawić, kogo do prokuratury skierować. I to jest działanie komfortowe dla państwa, bo pokazuje, jak naprawiać sytuację, a nie mówienie teraz, my zmienimy dzisiaj to. Nie zmienimy tego. Kaczyński dzisiaj się ułaskawił, ale to nie znaczy, że na zawsze się ułaskawił. Jak ma pan dzisiaj, panie przewodniczący, określił poziom sejmowej legislacji? Mam na myśli i kwestię tempa składania projektów, i kwestię braku, często wysługiwanie się tym poselskim trybem, albo na przykład ostatnia sytuacja związana z Markiem Suskim, który w ostatnim momencie odręczną, przekreśloną poprawkę wrzuca, bo nie miał komputera. Jak pan to nazwie? Tryb tworzenia prawa w Polsce zszedł na psy. Mhm. Mówię to mocno, ale mam przekonanie co do tego, bo jak widzę poprawki pisane na papierze, które są zgłaszane dlatego, że ktoś komuś zadzwonił na telefon i powiedział szybko zgłaszaj poprawkę, żeby coś zablokować. Tryb poselski do projektów rządowych, bo widać, że coś zostało przygotowane w rządzie. Znaczy, jest tak głęboka legislacja, tak mocne są poprawki legislacyjne, że przychodzi poseł i mówi, że on to sam napisał. No, kłamstwo w żywe oczy i tryb poselski się do tego włącza. Niestosowanie konsultacji społecznych, które są wymuszone przy projektach rządowych i te ustawy głosowane po nocach, poprawki na komisjach nocnych, no to wszystko zbezcześciło tryb legislacji w Polsce
I to też jest nie do naprawy, dopóki będzie rządziła ta ekipa, bo ona robiła tak 4 lata temu i 7 lat temu i dopiero będzie rządziła, będzie jej to wygodne, będzie rządziła tak. To jeszcze dwa tematy na koniec, panie przewodniczący. Dość ważne. No, obecny prezes Orlenu według Wyborczej w przeszłości miał być zarejestrowany jako współpracownik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, miał być do niej zwerbowany przez kobietę, która obecnie pracuje w spółce córce Orlenu, ale jednocześnie w 2022 roku otrzymała prawomocny wyrok, między innymi za przekręty w wydawaniu funduszu operacyjnego, kiedy to w tym ABW pracowała. Z tego też powodu Obajtek ma w dalszym ciągu nie mieć dostępu do tajnych informacji, dostępu do informacji niejawnych również. Czy pana zdaniem to jest sprawa, którą się powinna zająć polskie służby, polska prokuratura? Śmieje się pan. No bo czyli jak... wie pan, że się po prostu nikt tym nie zajmie, no tak? No jak służby mają się zająć, jak się właśnie zajmowały? Znaczy zajmowały się na tyle, że się nie zajęły. Mhm. Znaczy ktoś wydał zlecenie polityczne, żeby się nie zająć. Ja nie mam pretensji, że ktoś został zarejestrowany być może jako konsultant. No bo to każdy może się zdarzyć, zresztą to jest nawet dobre, bo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musi współpracować z ludźmi, którzy mają wiedzę, na przykład tak jak tam było w artykule napisane o mafiach paliwowych. No trzeba to robić i mam pretensje do tego, co się działo obok tego wszystkiego. To znaczy, że jakaś pani, która jest odpowiedzialna za to, że robiła przekręty w ABW, pracuje w spółce Skarbu Państwa, gdzie mogła mieć związek ze swoim agentem, czyli konsultantem, czy jakimś źródłem osobowym informacji, bo nie wiemy, jak to było, że ona dzisiaj jest jej utajnione to, co się przyznała do czego, bo przecież miała też, przyznała się do tego, że jakieś przekręty robiła, 10 tysięcy zwracała. No to mnie męczy. To znaczy, prokuratura, która nie dostała od ABW przez rok czy przez półtora roku dokumentów, bo COVID-em się zasłaniali, tak jakby tych dokumentów nie było. No to budzi we mnie wielki sprzeciw, bo pokazuje, że polskie służby nie działają, że są na telefon polityczny, że Agencja Bezpieczeństwa czy Agencja Wywiadu de facto są politycznymi służbami, które w sprawach kluczowych dla państwa najpierw dzwonią zapytać ministra, czy mogą, a później reagują. To jeszcze jedna sprawa na koniec. Koszmarnie bulwersująca, powodująca jakieś u mnie też straszne emocje, więc proszę wybaczyć, ale chodzi o historię niepełnosprawnej umysłowo 14-latki z Podlasia, która została zgwałcona przez swojego wujka, zaszła w ciążę i okoliczne szpitale odmówiły przeprowadzenia zabiegu usunięcia tej ciąży, bo lekarze powoływali się na klauzulę sumienia, no mimo że mogli ten zabieg przeprowadzić. I pan Marcin Horała, minister rządu Zjednoczonej Prawicy, stwierdził, że jakby, tutaj cytat, jakby pan nazwał kraj, w którym na przykład muzułmanin jest zmuszany do jedzenia wieprzowiny, że ma obowiązek, a jak nie, to zostanie zwolniony z pracy albo będzie ukarany. Znaczy pan Horała porównuje decyzję lekarza w stosunku do zgwałconej, niepełnosprawnej umysłowo 14-latki do jedzenia wieprzowiny przez muzułmanina. Czy to wypowiedź jest tak głupia, że ciężko ją skomentować, ale mogę powiedzieć o tej sprawie całej, w całej perspektywie tak, że w Polsce coraz bardziej brakuje empatii, a w stosunku do tej 14-latki, która została zgwałcona, lekarze stosowali emocjonalne tortury, bo to, że ona nie mogła usunąć ciąży z gwałtu i to jeszcze w rodzinie, który się odbył, jest emocjonalną torturą. Ja jestem bezwzględnie za tym, żeby jak najszybciej z niej zlikwidować klauzulę sumienia. Nie rozumiem lekarzy, którzy je nadużywają. Nie rozumiem tego wszystkiego, co się dzieje w głowie człowieka, który może odmówić 14-latce zgwałconej, która jeszcze niepełnosprawnej intelektualnie, jeszcze posiadającej jej problemy domowe, tego, że nie można jej pomóc, to jest dla mnie niezrozumiałe. Gdyby nie Federacja na Rzecz Rodziny, to byśmy tak naprawdę nie mieli tej sprawy wyświetlonej. Dziewczynka być może musiałaby i zmuszona byłaby do urodzenia i skończyłoby się to olbrzymią tragedią, jeszcze większą dla jej życia i dla tego dziecka. Więc to, że lekarze stosują klauzulę sumienia, a politycy ją popierają, jest dla mnie niezrozumiałe i bestialskie. Lekarze się boją. A politycy są głupi. I co powinien zrobić w tej sytuacji Marcin Horała? Czy on powinien przeprosić za tę wypowiedź? Bezwzględnie powinien przeprosić, dlatego że porównywanie tego, że ktoś nie mógł dokonać aborcji, która w Polsce jest w tej sprawie legalna, do tego, że mamy do czynienia z prawem, w tym przypadku muzułmanina, do tego, żeby podejmował wybór, co je, jest po prostu karygodne, bo jest brakiem zrozumienia, brakiem empatii dla ludzi, którzy mogą w tej sytuacji, są emocjonalnie torturowani. Lekarze się boją, politycy są głupi. No mocna teza na koniec naszego spotkania. Tak, bo słyszałem polityków, którzy 2-3 dni po tej sprawie mówili o tym, że zachowaliby się tak samo.
Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego, spokojnego dnia mimo wszystko. Dzięki. Już za chwilę u Państwa pani profesor Anna Siewierska-Chmaj. Akurat mam pomysł, żeby zacząć od przyjemnych tematów, także proszę z nami zostać. Prawo i Sprawiedliwość od jakiegoś czasu konsekwentnie odzyskuje poparcie. Jednak w związku z tym ja nie przywiązuję się do tych sondaży wyborczych, bo najważniejszym sondażem, a właściwie nie sondażem, tylko testem dla partii politycznej są wybory, które będą jesienią tego roku. My zrobimy wszystko, co możliwe, będziemy ciężko pracować, aby Polakom udowodnić, że zasługujemy na to, aby trzecią kadencję prowadzić ster rządów w Polsce. Między innymi poprzez takie działania, które prowadziliśmy w trudnych czasach kryzysu. Niech Państwo zwrócą uwagę, ile trudnych spraw było dla naszej ojczyzny, ale i dla całego świata w ostatnich kilku latach. Od COVID-u zaczynając, trudnym okresie właśnie epidemii, również lockdownu, później poprzez działania na granicy polsko-białoruskiej, hybrydowe działania Białorusi i Rosji, później kwestie związane właściwie równolegle szantażu gazowego, energetycznego i wreszcie wojna, która wybuchła, która została rozpoczęta przez Rosję. W tych trudnych czasach rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze konsekwentnie odpowiada pomocną ręką wobec obywateli i uważam, że takie rządy powinny być kontynuowane. Alternatywą są rządy Leszka Balcerowicza, tego typu osób, które kierują się taką czysto neoliberalną polityką pozostawienia ludzi samych sobie. W trudnym czasie człowiek musi mieć do kogo się zwrócić o pomoc, państwo też taką funkcję pełni i to jest ta zasadnicza różnica, która dzieli nas pomiędzy liberałami, Platformą Obywatelską. Oni by chcieli pozostawić ludzi samych sobie, a my w trudnym czasie ludziom staramy się pomagać. I bardzo mi miło jak zwykle w tym przypadku przywitać panią profesor Annę Siewierską-Chmaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry pani profesor, kłaniam się. Jeszcze raz pani profesor, raz, dwa, trzy, dzień dobry. Czy się słyszymy? Bo ja miałam przez chwilę kłopot, ale chyba wszystko już będzie dobrze. Dzień dobry, ja słyszę dobrze. Państwa wspaniale. Pani profesor, bardzo trudny temat poruszyliśmy w ostatnich minutach z Krzysztofem Gawkowskim, który przed chwilą był moim gościem. Do niego też wrócimy, ale na chwilę chciałam zmienić klimat i kilka takich pięknych słów o polskim społeczeństwie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wczoraj zagrała po raz 31. Ponad 154 miliony 600 tysięcy złotych zebranych do północy. Wiadomo, że w dalszym ciągu liczenie trwa, więc rekord prawdopodobnie zostanie pobity po raz kolejny. Czy pani zdaniem to jest rzeczywiście jeden... Czy inaczej, czy pani w ogóle umie sobie wytłumaczyć, jak to jest, że my jednego dnia w roku potrafimy robić tak piękne rzeczy, żyjąc tak naprawdę w kraju, gdzie jesteśmy podzieleni, gdzie jesteśmy w takim duopolu polityczno-światopoglądowym. Co się dzieje w głowach Polaków, że akurat tego jednego dnia podzielić się nie dajemy? Ja jestem po pierwsze przekonana, że to nie tylko jednego dnia. Że my pomagamy dużo częściej i że jako społeczeństwo, mimo tego, że mamy bardzo wiele wad, to radzimy sobie całkiem nieźle. Natomiast z całą pewnością akcja Jurka Owsiaka pokazuje wszystkie najlepsze cechy Polaków i ja w ogóle mam nadzieję, że takich Jurków Owsiaków będzie coraz więcej w Polsce. To znaczy nie tylko ludzi, którzy robią dobro, bo takich ludzi, tak jak powiedziałam, jest w Polsce bardzo wielu. Natomiast też takich, którzy potrafią pociągać za sobą innych i potrafią to dobro czynić z takim entuzjazmem, z takim optymizmem. To pociąga za sobą ludzi. Chciałabym, żeby się też politycy nauczyli od Jurka Owsiaka tego języka mówienia do wszystkich. Łączenia. No tylko nie wszyscy mieli dostęp akurat do informacji o WOŚP, to doskonale wiemy, media rządowe, czy tam poszczególne tytuły Polska Press bardzo mocno ograniczały, tak to nazwę eufemistycznie, informacje dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale na szczęście widać to zupełnie w niczym nie przeszkodziło. Może wprost przeciwnie, zmobilizowało tych, którzy chcą pokazać, że warto. Z całą pewnością. No to było nawet widać na rzeszowskim rynku,
Rzeszów, Podkarpacie kojarzy się jednoznacznie z prawicą, a tymczasem dawno nie widziałam tak ciasno zapakowanego rzeszowskiego rynku. Wszyscy się bawili razem, ludzie o różnych poglądach, no może poza tymi skrajnymi oczywiście, ale to te skrajności jakby zawsze wykluczają ze wspólnych przedsięwzięć. Natomiast na Podkarpaciu również w wielu kościołach się księża wyłamali i też nie przeganiali dzieci z puszkami. Także no ba, zdarzyły się nawet parafie, słyszałam, gdzie w niektórych kościołach pieniądze stacy oddali. Tak, to parafie polsko-katolickie. Właśnie. Nie w Sandomierzu, tylko w Zamościu, przepraszam. Natomiast zapamiętajmy ten dzień. Myśmy powinni w sobie to ciepło, które wynosimy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak najdłużej w sobie zachowywać i nie dawać sobie wmówić, że my jesteśmy jakimś paskudnym społeczeństwem. Tak nie jest. Bez wątpienia, ale koniec miłych wiadomości, pani profesor. Niestety, bo przechodzimy do polskiej polityki. Jestem bardzo ciekawa, bo dawno się nie widziałyśmy. Jak pani ocenia sytuację na opozycji? Do koalicji rządzącej zaraz przejdziemy, bo tam również dużo rzeczy się dzieje, ale mam na myśli przede wszystkim to takie wybicie się na niepodległość, nie wiem, czy to dobrze nazywam, Szymona Hołowni. Przed chwilą Krzysztof Gawkowski rozwiał wszelkie wątpliwości, mówiąc, że to Hołownia zmienił zdanie, Hołownia się wyłamał, jeżeli chodzi o umowę dotyczącą głosowania nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, że się wyłamał, zmienił w ostatniej chwili zdanie i się z nami pokłócił. Tak mówi Krzysztof Gawkowski. Czy pani rozumie postępowanie Szymona Hołowni? Usprawiedliwia jakoś to, że on próbuje tę partię budować, stawiać na własną tożsamość i na własny sposób prowadzenia polityki i stąd takie, a nie inne zachowania jego i jego ludzi w Polsce 2050? Pani redaktor, rozumiem, ale nie usprawiedliwiam. Dlatego, że ja oczywiście rozumiem, że interes partyjny, także finansowy interes, bo algorytmy w Polsce finansowania partii politycznych są takie, a nie inne i raczej sprzyjają temu, żeby właśnie partie szły samodzielnie. No więc ten interes partyjny oczywiście, a także interes polityczny samego Szymona Hołowni, budowania takiej swojej silnej tożsamości lidera. Oczywiście uzasadnia tą decyzję o samodzielnym starcie. Natomiast absolutnie nie mogę tego usprawiedliwić, bo wielokrotnie pan Szymon Hołownia ze łzami w oczach mówił o interesie Polski, o jakiejś misji budowania, odbudowy w Polsce demokracji, praworządności, jakiejś takiej empatii społecznej. No i biorąc pod uwagę te wszystkie słowa, nie potrafię usprawiedliwić decyzji pana Szymona Hołowni, dlatego że no, arytmetyka jest jasna i samodzielny start rozbija jednak, czy utrudnia opozycji zdobycie takiej ilości głosów, która by realnie pozwoliła zmienić prawo, czy inaczej wrócić do poprzedniego stanu. Odrzucać weto prezydenta na przykład. No tak, tak. To musi być ponad chyba 278 głosów, tak? Więc bez Szymona Hołowni, czy inaczej, jak Szymon Hołownia pójdzie osobno, to będzie bardzo trudne do zrobienia. Ale jeszcze jedna rzecz jest ważniejsza nawet od arytmetyki, a tą rzeczą jest symbolika. I dla polskiego społeczeństwa, które, jak pani redaktor słusznie zauważyła, jest wyjątkowo mocno spolaryzowane, zradykalizowane też bym powiedziała, bardzo istotny byłby taki sygnał właśnie zjednoczenia ponad partyjnymi interesami. Także rozumiem, ale nie usprawiedliwiam. I czym to się pani zdaniem zakończy? Bo wspomniany już przeze mnie Krzysztof Gawkowski przed chwilą powiedział, że ta ostateczna decyzja będzie późno, bo będzie w czerwcu. Kiedy patrzy realnie na to, co się dzieje w rozmowach, to będzie w czerwcu. I co my w tym czerwcu pani zdaniem jako wyborcy z opozycji usłyszymy? Myślę, że usłyszymy, że będzie co najmniej dwie listy, jeśli nie więcej, ale tak czy inaczej, jeśli rzeczywiście opozycja ma zamiar czekać do czerwca, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Myślę, że marzec to jest najpóźniejszy termin, kiedy wyborcy, także ci niezdecydowani, bo oni są kluczem do wygrania wyborów, powinni usłyszeć, jakie będą konfiguracje wyborcze. Czerwiec to jest zdecydowanie za późno, zwłaszcza że okres lipca i sierpnia to jest jednak okres nawet przed wyborami, ale jednak
trochę takiego wygaszania zainteresowania polityką wśród polskiego społeczeństwa, które też chce trochę odpocząć od polityki i zająć się, nie wiem, ogródkami działkowymi i wakacjami. Także fatalny pomysł i mam nadzieję, że to jakaś taka pojedyncza opinia pana Gawkowskiego, a nie rzeczywiście przecieki z tego, co opozycja zamierza zrobić. Wspomniała pani o niezdecydowanych wyborcach, a ostatnie sondaże bardzo konsekwentnie pokazują, że niezdecydowanie wyborcy to jest właściwie trzecia dzisiaj partia. Dlatego, że to mniej więcej od, no, zależy od badania, od 12 do nawet 16 było takie jedno badanie procent. I Tusk właśnie zwrócił uwagę na to ostatnio, że to jest partia, z którą przede wszystkim on będzie teraz chciał rozmawiać. Niestety też obecne sondaże pokazują, że zmniejsza się liczba Polaków, którzy chcą wziąć udział w wyborach. Z czego pani zdaniem to wynika? No, trudno się dziwić, dlatego że my wszyscy na czele z politykami, ale pewnie we własnej piersi też się jako komentatorka polityczna mogę bić. My wszyscy bardzo budujemy negatywny wizerunek polskiej polityki. Generalnie to pojęcie polityczności zaczęło się kojarzyć z wszystkim, co najgorsze. No, też taka jest nasza rola, że nie mamy się politykami zachwycać, tylko jednak piętnować to, co robią złego. Natomiast mam wrażenie, że być może nastąpił jakiś jednak przechył w nieodpowiednią stronę, to znaczy koncentrujemy się tylko na tych politykach, którzy faktycznie robią coś fatalnego. No jak tak przejrzałam sobie wiadomości z ostatnich dni, no to się okazuje, że najwięcej chyba uwagi poświęciliśmy panu posłowi Braunowi, który zniszczył choinkę sędziów w krakowskim sądzie. No o czym to świadczy? O tym, że no koncentrujemy się jednak na tym, co w polityce jest najgorsze, natomiast mniej zwracamy uwagi na tych polityków, którzy robią dobrą robotę, na tych posłów i posłanki na przykład, które zaangażowały się w pomoc tej 14-latce, o której pani wspomniała. O tym tak, będziemy za chwilkę mówić jeszcze. Mhm. Czyli chyba trochę też my musimy popracować jako komentatorzy nad tym, żeby przywrócić wiarę Polaków w politykę, bo na samych polityków to obawiam się, że nie ma co liczyć. Tylko że Polacy sami sobie takich polityków wybrali, więc ci, którzy się zastanawiają, właśnie tym bardziej chętnie powinni iść do wyborów, tak patrząc na sprawę logicznie, bo po pierwsze naprawdę w końcu zorientują się, że jeżeli oni się nie interesują polityką, to polityka się zainteresuje nimi, a po drugie no co, narzekamy, jeżeli nie bierzemy udziału? Znaczy no to właśnie wyborcy, ci, którzy chodzą do wyborów, takich, a nie innych polityków wybierają, więc tym bardziej siłę i znaczenie powinni mieć ci, którzy do tej pory się zastanawiali, czy w ogóle oddać głos. No, ja bardzo chciałabym, żeby polityka była tak racjonalna, jak pani redaktor mówi, ale ta polityka racjonalna nie jest. Ona jest zdecydowanie bardziej emocjonalna. W ostatnich latach to powiedziałabym, że przede wszystkim decydują emocje. I to jest coś, co mnie bardzo martwi w działaniach opozycji. Nawet jak się przysłuchiwałam wypowiedzi pana Gawkowskiego przed chwileczką, jak z panią rozmawiał, to też byłam zasmucona tym, że nadal opozycja, w tym lewica, która teraz powinna absolutnie błyszczeć, bo sytuacja temu sprzyja, to znaczy jest bardzo zła sytuacja gospodarcza. Państwo polskie to już nie jest państwo miękkiej autokracji, ale powiedziała, że wręcz oligarchiczne, na którego czele stoi wielki oligarcha, pan Daniel Obajtek. No więc dla lewicy z jej socjalnymi hasłami, no to powinien być wiatr w żagle. I pani redaktor pyta o ustawę, która była pisana pod pana posła Jarosława Kaczyńskiego, a tymczasem pan Gawkowski opowiada, że to tam jest też wiele ważnych zapisów. No dobrze, no ale to właśnie o to chodzi, że to tak właśnie działa nasz rząd, że pod wieloma zapisami, które być może i są ważne, albo nie robią krzywdy nikomu, ukrywa się te, które właśnie są takim pójściem w złym kierunku, czy wręcz demontowaniem jakiegoś państwa prawa, więc no chyba taka jest rola posła opozycji, żeby akcentował takie rzeczy, a nie żeby się zachwycał tym, co w tej ustawie było ważnego. No to mój Boże, no to taka jest rola posłów, że mają budować dobre prawo. No,
proszę mi wybaczyć, ale dlaczego ja mam się zachwycać tym, że politycy, którzy są wybrani i pełnią swoją funkcję za pieniądze podatników, robią coś właściwego? No to dobrze, to jest ich praca. Natomiast trzeba piętnować to, czy zwracać uwagę na to, co jest niewłaściwego. Pani profesora, jak pani by w ogóle określiła sytuację związaną z polską legislacją w tym momencie? Bo to już jest nie pierwszy taki przykład. Teraz mieliśmy tą nowelizację kodeksu postępowania cywilnego według prawników Jarosława Kaczyńskiego. Zupełnie niedawno, bo kilka tygodni temu, wyszła sprawa związana ze zmianą prawa pod fuzję Orlenu z Lotosem, tak żeby urzędnicy, którzy podejmowali decyzje, nie ponosili konsekwencji za ewentualne złe decyzje. Wcześniej były także jeszcze zmiany w prawie pod, jak twierdzą prawnicy, Daniela Obajtka. O czym to wszystko świadczy? To znaczy, jakby Sejm działa, jak rozumiem, wyłącznie pod swój interes, to znaczy interes większości i ludzi związanych z tą większością. Tak to wygląda. Trudno to inaczej skomentować. Ja się w ogóle bardzo dziwię, jak słyszę i polityków opozycyjnych, i niektórych dziennikarzy, którzy mówią, że jaki straszny bałagan legislacyjny. Ależ to absolutnie nie jest bałagan legislacyjny. Dokładnie rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje swój plan i to, że czasami wydaje nam się, że robi coś na kolanie, to nie oznacza, że to nie jest głęboko przemyślane i że to nie będzie miało poważnych konsekwencji. Przeciwnie, myślę, że mimo takiego pozornego bałaganu w polskiej legislacji, jest to realizowanie stopniowe, skuteczne, konsekwentne planu, który ma za zadanie podporządkowanie prawa jednej opcji politycznej. Pani profesora, skoro już przy Danielu Obajtku jesteśmy, to nie wiem, czy pani zdążyła się dzisiaj zapoznać z publikacją Gazety Wyborczej, ale chodzi o tę teoretycznie nieznaną przeszłość Obajtka, o to, że miał być współpracownikiem, że miał być informatorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że miał tam być zwerbowany przez kobietę, która teraz pracuje w Orlenie, bo on ją przyjął już za czasów swojej prezesury, a w 2022 roku została prawomocnie skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za przekręty w wydawaniu funduszu operacyjnego. I jeszcze jedna ciekawostka, że właśnie z tegoż powodu, ponieważ były podobno jakieś uwagi co do jego pracy jako informatora, no do tej pory właśnie nie ma dostępu do informacji tajnych. Prezes jednego z największych polskich koncernów. Prezes koncernu, który w dużej mierze zadecydował, czy wpłynął na decyzję o sprzedaży udziałów tego koncernu Saudyjczykom, jedna z ważniejszych osób w tym momencie w państwie, która nie ma dostępu do informacji tajnych. No, tak jak powiedziałam, to nie jest już w cudzysłowie państwo oligarchiczne, to jest państwo oligarchiczne i Daniel Obajtek jest najlepszym symbolem tego państwa. A ta sytuacja z ABW pokazuje tylko, że no przecież ktoś, proponując panu Obajtkowi taką, a nie inną funkcję, podkreślam, jedną z ważniejszych funkcji w naszym państwie, bo człowieka odpowiedzialnego w dużej mierze za ceny paliw, ale to też się przekłada na to, jak funkcjonują polskie firmy i tak dalej, i tak dalej. No bezpieczeństwo w dużej mierze energetyczne także. Ktoś zaproponował osobie z takim życiorysem bardzo, bardzo mętnym, takie stanowisko, więc no, trudno to ocenić inaczej niż jak coś skandalicznego. Pani profesor, kiedy ja pytam o to, kto i czy w ogóle wyciągnie w tej sprawie konsekwencje, kto i czy w ogóle się tym zajmie, to spotyka mnie, przyznam, że to w mojej drodze zawodowej to chyba pierwszy raz aż tak bardzo, po prostu uśmiech ironii. Znaczy wszyscy przestali wierzyć w to, że cokolwiek w państwie działa, jeżeli chodzi o prokuraturę, jeżeli chodzi o służby, jeżeli chodzi o policję. To znaczy, to jest jakby fatalne. I to jest kolejna rzecz, która mnie bardzo uderzyła w wypowiedzi pana posła przed chwileczką. Ja bardzo przepraszam. Oczywiście, że prokuratura w dużej mierze jest przejęta przez
przez Zbigniewa Ziobrę i jego ludzi. Oczywiście, że w sądach jest mnóstwo neosędziów, którzy wydają wyroki na zamówienie. Oczywiście, że w policji rozlokowano ludzi, którzy są mierni, ale wierni władzy, ale jak nawet opozycja przestanie mieć wiarę w sprawiedliwość, w wiarę w prawo, a przede wszystkim wiarę w to, że są w tym kraju urzędnicy państwowi, którzy przestrzegają zasad, prawa, a także moralności, no to ja naprawdę, to czego my się mamy, pani redaktor, dziwić, że społeczeństwo nie chce iść głosować, jak posłowie opozycji nie wierzą w to, że możliwe jest przywrócenie prawa? Nie, no jest możliwe przywrócenie, kiedy opozycja wygra wybory, tak mówił Krzysztof Kwiatkowski, że jeżeli ktokolwiek twierdzi, że opozycja dzisiaj coś może zrobić realnie w parlamencie, no to nie ma racji, bo nie może, bo nie ma większości. No dobrze, no nie ma większości, ale to nie znaczy, że nie może. No panowie, no ale to też może trzeba ruszyć się z Warszawy i gdzieś wyjechać. No, jak nastolatka z Podlasia miała problem, to może trzeba było w ramach interwencji poselskiej, tak jak pan poseł Braun, który jest anty oczywiście tezą tego, co mówię, ale właśnie, pojechał i zrobił coś takiego skandalicznego i mam nadzieję, że poniesie konsekwencje. No ale dobrze, a gdzie panowie oburzeni i panie, no panie bardziej rzeczywiście posłanki tutaj stanęły na wysokości zadania, ale gdzie panowie posłowie pojechali? Na Podlasie byli tam z interwencją poselską, sprawdzali w tych szpitalach, jak to zostało, jak to przebiegło, czy któryś z tych lekarzy miał poważną rozmowę. Oczywiście, że on teoretycznie zgodnie z klauzulą sumienia mógł tak postąpić, ale póki co jeszcze w Polsce obowiązuje prawo, a zgodnie z prawem absolutnie ta aborcja powinna być wykonana. Więc no, nie mówmy tutaj, że opozycja jest całkowicie bez żadnych możliwości, bo te możliwości jakieś są i trzeba z nich korzystać, tylko no, trzeba też opuścić może gmach ciepły i wygodny na wiejskie i trochę ruszyć w Polskę. Pani profesor, to teraz troszkę szerzej o tej absolutnie koszmarnej sytuacji. Ja przypomnę naszym widzom, którzy ewentualnie dopiero dołączyli. Chodzi o 14-latkę z Podlasia, 14-latkę z niepełnosprawnością umysłową, która została zgwałcona przez swojego wujka, zaszła w ciążę i lekarze w kilku miejscach, w kilku szpitalach odmówili jej możliwości dokonania aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. Do tego dochodzi nam minister Marcin Horała, który pytany o tę sprawę mówi tak. Jakby pan nazwał kraj, w którym na przykład muzułmanin jest zmuszany do jedzenia wieprzowiny, że ma obowiązek, a jak nie, to zostanie zwolniony z pracy albo będzie ukarany. Słów kilka o tym porównaniu, pani poseł. Czy Marcin Horała po pierwsze powinien przeprosić, a po drugie, czy powinny być wobec niego wyciągnięte jakieś konsekwencje, bo jednak porównywanie zgwałconej 14-latki z niepełnosprawnością umysłową do jedzenia wieprzowiny przez muzułmanina jest daleko kontrowersyjne. Oglądałam to niestety na żywo i muszę powiedzieć, że cisnęły mi się na usta słowa bardzo nieparlamentarne, których tutaj nie powtórzę. To jest oczywiście skandaliczne. To nie tylko świadczy o głupocie, bo to do tego żeśmy się trochę przyzwyczaili, ale to świadczy przede wszystkim o absolutnym braku empatii i zrozumienia tej sytuacji. Zresztą tak samo pan Kosiniak-Kamysz tutaj nie zabłysnął swoją wrażliwością i empatią, ale to też pokazuje, że kobiety w tym kraju i ich problemy nadal są traktowane w sposób absolutnie instrumentalny, a nie jako coś oczywistego i prawa kobiet, a w tym wypadku prawo zgwałconej nastolatki do usunięcia ciąży, no, zostało potraktowane jako jakiś element gry politycznej, a nie jako po prostu tragedia młodej dziewczyny i do tego niepełnosprawnej intelektualnie. Więc absolutnie skandaliczne. Myślę, że ja nie wiem, jakie są możliwości w tym momencie wyciągnięcia jakichś konsekwencji prawnych. Prawdopodobnie jakaś nawet symboliczna jednak kara dla pana posła byłaby czymś właściwym, dlatego że no, politycy w tym kraju i to politycy wszystkich opcji politycznych powinni się nauczyć, że prawa
kobiet są prawami człowieka, a nie są elementem gry partyjnej. Amen, chciałoby się powiedzieć, chociaż boję się, że zaraz zostanę skrytykowana za użycie akurat tego słowa w tym kontekście. Pani poseł, pani profesor, nie życzę pani bycia posłanką, ja absolutnie. Nie wybieram się, nie. Albo posełką, jak twierdzi moja córka ostatnio, mając swój wkład w feminatywy w Polsce. Bardzo mi się podobało to określenie. No już w latach 30. było to określenie. Tak jest. Pani profesor, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, jeszcze na koniec chciałam panią spytać, bo... Ach, tak, z jednej... ciśnienie zawsze z rana podnosi. Przepraszam bardzo, ale Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy, że no wszyscy, którzy podają w wątpliwość szczerość intencji nowelizacji tego kodeksu wyborczego, są nieuczciwi, ponieważ no komu nie zależy na zwiększeniu frekwencji i na tym, żeby coraz więcej osób chodziło, jeździło, było dowożonych do wyborów. No przecież same narzekałyśmy na początku naszego spotkania, że zbyt mało Polaków, zbyt niewielu Polaków bierze udział w wyborach właśnie. No więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość mówi, no to zaraz, no to my zrobiliśmy wszystko, żeby te frekwencje zwiększyć. O, to zwiększenie frekwencji na przykład byłoby dużo bardziej skuteczne, gdyby wprowadzono głosowanie przez internet i wtedy moglibyśmy też zwiększyć frekwencję w grupie młodych ludzi, a chyba właśnie nie o to Prawo i Sprawiedliwości chodziło, bo gdyby tak rzeczywiście było, to frekwencja dużo większa byłaby przy wprowadzeniu innego rodzaju zmian w kodeksie wyborczym. Ja myślę, że tą zmianę trzeba rozpatrywać w szerszym kontekście, także w kontekście pewnych innych wydarzeń, a mianowicie przeznaczenie kilkudziesięciu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry czy Ministerstwa Sprawiedliwości, no ale to już te pieniądze pan Ziobro traktuje jak swoje własne, dlatego użyłam tego określenia. No więc te kilkadziesiąt milionów złotych zostały przeznaczone na koła gospodyń wiejskich, które to pieniądze przecież, przypominam, z Funduszu Sprawiedliwości mają pomagać ofiarom przestępstw, z przemocy, gwałtów i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem koła gospodyń wiejskich mają je spożytkować do zmniejszenia przemocy na wsiach. Nie wiem, przy całym moim szacunku dla kół gospodyń wiejskich, nie wiem w jaki sposób będzie się to działo, ale jestem w stanie się założyć, że te pieniądze przypadkowo zupełnie trafią do kół gospodyń wiejskich w tych miejscowościach, w których pojawią się nowe lokale wyborcze, tak zwanych wsiach kościelnych, z których będą kursowały autobusy i tak dalej, i tak dalej. A drugie takie ciekawe wydarzenie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po byłych, po PGR-owskich wsiach i rozdają dzieciom laptopy do nauki. Cudownie, wspaniale, wszystko oczywiście przy udziale właśnie lokalnych i nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości, bez informowania albo bardzo ciche informowanie, że są to laptopy kupione za pieniądze w całości Unii Europejskiej, bo to już przez gardło nie przejdzie. I takich wydarzeń jest całe mnóstwo. Jak się tam przyjrzymy na przykład tym pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwości, a warto to zrobić, polecam pani redaktor, bo to jest bardzo ciekawa lektura, to nagle widzimy, że tam te pieniądze idą no, na przeróżne cele, na jakieś lokalne drużyny piłkarskie, też ulokowane w bardzo małych miejscowościach, na ochotniczą straż pożarną, też w tych maleńkich miejscowościach, które przypadkowo zostaną... No widzi pani, pani profesor, przepraszam, wejdę w słowa, ale to jest dość z to pani po grząskim gruncie, no bo znowu usłyszy pani na przykład od rzecznika rządu, a co, mamy nie inwestować w małe i niedoinwestowane miejscowości, czy dzieci z małych miejscowości mają mieć gorszy start niż z miast? Przecież zna pani tę retorykę, ona jest, z nią trudno dyskutować trochę, tak, prawda? Ale rzeczywiście, że tak, ale my mówimy o pieniądzach z Funduszu Sprawiedliwości, tak? To są pieniądze, które są celowo wydawane, czy mają być celowo wydawane dla wsparcia ofiar przemocy. Tam są bardzo jasno określone zasady wydawania tych pieniędzy. Nie chodzi o to, że są generalnie wspierane, nie wiem, ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich, ale fantastycznie, że one są wspierane, tylko nie z tego funduszu. Bo zrobiło nam się coś takiego w Polsce, że partie rządzące traktują środki budżetowe, ale także pozabudżetowe, różnego rodzaju właśnie fundusze ministerialne chociażby, jak swoje prywatne, partyjne środki. I to jest niepokojące, a nie to, że idzie wsparcie na wieś. Fantastycznie, niech idzie, tylko to wsparcie ma być z nieco innych
zasobów, a nie akurat z Funduszu Sprawiedliwości. Panie profesor, jeden z naszych widzów jeszcze tutaj zwrócił uwagę na istotną kwestię. Co z Polonią, prawda? Bo tutaj też w tej nowelizacji kodeksu wyborczego troszkę się pozmieniało. Nie tylko jeżeli chodzi o dowożenie w mniejszych miejscowościach wyborców. No, Polonia tradycyjnie jest bardzo konserwatywna Polska, więc myślę, że wszystkie te zmiany, które zostały wprowadzone, są bardzo mocno przemyślane i one doprowadzą jednak do tego, że no te kilka dodatkowych punktów procentowych Prawo i Sprawiedliwość, czy generalnie partie Zjednoczonej Prawicy zyskają. Zresztą to są takie zmiany, które też idą, już niejednokrotnie to podkreślałam, że jak chcemy zobaczyć, co się w Polsce będzie działo w najbliższych miesiącach, to musimy zanalizować to, co się działo na rok przed wyborami na Węgrzech. No więc te mechanizmy są bardzo podobne i pewnie będziemy kolejne tego rodzaju mechanizmy obserwować. A jak pani ocenia już na sam koniec tę inicjatywę, o której poinformował Donald Tusk w piątek, takiej kontroli wyborców, właśnie przebiegu głosowania, liczenia głosów i postawienia na czele tych, w cudzysłowie, kontrolerów Sławomira Nitrasa? Nie mamy Nitrasa i nie zawahamy się go użyć, się takich słów użył właśnie Donald Tusk. Znaczy kontrolę wyborów zapowiada i Prawo i Sprawiedliwość, i Donald Tusk. Ja bym najbardziej liczyła na obywatelską kontrolę wyborów, którą organizują Obywatele RP i KOD. Oczywiście ta kontrola wyborów będzie konieczna, natomiast ja się w ogóle obawiam takiej retoryki mówienia, że coś złego się może wydarzyć podczas samego głosowania i liczenia głosów. Znaczy, ja też się obawiam, że się coś może wydarzyć. To nie jest tak, że jestem naiwna i wierzę w to, że pewnych prób nie będą niektórzy ludzie podejmować. Natomiast bardzo się obawiam tego, żeby Polacy do reszty nie stracili wiary w demokrację i w uczciwość wyborów. Także trzeba bardzo zręcznie mówić na ten temat, żeby nie zniechęcić do reszty Polaków. No tak, ze zręcznością to niestety ostatnio nie najlepiej w tym kontekście. Pani profesor, mam nadzieję, że przy okazji naszego kolejnego spotkania znajdziemy choć kilka bardziej pozytywnych tematów niż to, co musiałyśmy omówić dzisiaj, no ale taki mamy klimat, cytując byłą komisarz Elżbietę Bieńkowską. Pani redaktor, to może w ogóle jeden program tak w miesiącu pani będzie przeznaczała tylko na temat... Tylko na pozytywne informacje. Może to jest jakiś pomysł. Pogadamy o tym poza anteną, jeżeli pani pozwoli. Bardzo dziękuję. Profesor Anna Siewierska-Chmaj, Uniwersytet Rzeszowski. Kłaniamy się bardzo nisko, spokojnego, mimo wszystko dobrego dnia dla pani. I tą rozmową kończymy... Kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za obecność, ale... bo jeszcze jakiś taki dżingiel powinien pójść. Kubusiu, przepraszam cię, to już będzie bez dżingla dzisiaj. Skończymy, ja już się z państwem tutaj pożegnam. Podziękuję za dziś, zaproszę na jutro. Oczywiście na godzinę 9:07, bo wtedy do państwa wracamy. Proszę trzymać się dzielnie, proszę trzymać się ciepło. Jutro widzimy się, mam nadzieję, w komplecie. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Do jutra.